To jak sobie wyobrażasz, że będzie wyglądało twoje życie za 5, 10, 20 lat, jeżeli nic nie zmienisz? Jak świat cię ciebie pyta, kim ty jesteś i ty nie wiesz, to świat ci powie. Że ja patrzę na wszystkich innych tam, co wrzucają zdjęcia na Instagramie, właśnie pary, które gdzieś tam skaczą razem do basenu na Bali i mam poczucie, że o Jezu, mój związek tak nie wygląda, to ja też tak muszę, nie? I potem mam takie poczucie, że się właśnie z kimś porównuję, a tak naprawdę to pytanie, czy ja tego chcę, czy nie chcę, może ja mam zupełnie inne rzeczy w tym związku, czy w obecnym życiu, które, wiesz, mnie satysfakcjonują, ale się po prostu porównuję nie z tym, z kim powinienem. Boże, to te wszystkie osoby, które ja gdzieś tam śledzę w internetach, to one też mają takie problemy? W sensie, to też mają takie wyzwania? To też sobie gdzieś tam z tymi rzeczami nie radzą i tam, wiesz, też się wkurzają w korkach i też na przykład jak była pandemia, to stracili robotę i nie? Albo po prostu, jak to się mądrze mówi, po prostu bój się i rób. Podcast charyzmatyczny. Psychologia w codziennym życiu. Prowadzi psycholog Dawid Straszak. Dzień dobry, dobry wieczór. Moim Państwa gościem po raz kolejny jest Bartek Olejniczak. Cześć Bartek. Cześć Dawid. Bartek już był w podcaście, rozmawialiśmy na temat tego, dlaczego nie żyjesz tak jak chcesz i jak to zmienić. Także dla osób, które nie znają Bartka, Bartek jest HR business partnerem, konsultantem do spraw HR, coachem, podcasterem, kolegą po fachu. I ostatnio awansowałeś, także gratuluję. Dziękuję. Śledzisz LinkedIna na bieżąco. Śledzę. Także zachęcamy do wysłuchania pierwszej części naszej rozmowy, tych, którzy nie mieli okazji. A o czym dzisiaj będziemy rozmawiali? O tym, że jeżeli już zorientowaliście się, że coś w waszym życiu jest nie tak, że coś nie dzieje się dokładnie tak, jakbyście sobie wyobrażali, to co z tym zrobić? Czyli będziemy mówić o narzędziach dotyczących tego, jak się zmotywować, jak do tego podejść sensownie, żeby ta zmiana była efektywna, no i żeby po prostu była skuteczna. Skąd pomysł na odcinek? Otóż z tego względu, że podcast numer jeden spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem i wielu klientów, którzy trafiało do mnie i domyślam się, że też do ciebie po tym tak odcinku borykało się z takim, no, przedstawiało taki problem związany z tym, że tych narzędzi brakuje. Więc chcielibyśmy po prostu dostarczyć jak najszerszej ilości osób tego, żeby wiedziały, jak to swoje życie odmienić na lepsze. Jak zacząć? Jak ruszyć z miejsca? Tak jest. To jak zacząć, Bartek? Od czego ty byś zaczął? Czyli orientujemy się, okej, ja już jestem sobie szczerze w stanie powiedzieć, że to miejsce, w którym jestem, mi nie odpowiada. Od czego byś zaczął? I też od razu dla słuchaczy i widzów, no my będziemy dzielić się swoimi przemyśleniami, też narzędziami, więc ta rozmowa będzie takim, no miejmy nadzieję, kompendium. I jak do tego podchodzić? Zależałoby mi na tym, żeby ludzie nie podchodzili do tego tak ortodoksyjnie i jednoznacznie, tylko żebyście bardziej korzystali z tego jako z szwedzkiego stołu. Wybierali te narzędzia, które wam pasują i przetestowali, sprawdzili, jak się dla was sprawdzają. No bo nie ma jednej drogi, nie ma jednej opcji. To nie jest tak, że jeden scenariusz tylko działa i zresztą tak jak pewnie sprawdzamy i testujemy, w tym sensie testujemy, rozmawiamy z naszymi klientami w gabinetach podczas sesji psychologicznych, coachingowych. No, ilość tych dróg do wyboru jest tak różna, jak różnych mamy klientów, więc z tego też trzeba sobie zdawać sprawę. No? Dobra. Co jest pierwszą rzeczą, od której warto byłoby zacząć? To może nie narzędzie, ale zdanie sobie sprawy, i to jest myślę, że bardzo trudne, że to my odpowiadamy za nasze życie. I to jest, kurczę, no coś, co wielu osobom strasznie trudno przychodzi. I szczególnie jeżeli mamy wiele jakichś takich, traumy to mocne słowo, ale takich traum, czy takich mocnych wydarzeń w naszym życiu. Trudnych doświadczeń. Trudnych doświadczeń, tak. Przez które przeszliśmy. Które oczywiście, które nie zawsze mamy wpływ, które po prostu się czasami w naszym życiu nam przydarzają. I usłyszenie od kogoś, że to tak, ty tak naprawdę kreujesz swoje życie i bierzesz za nie odpowiedzialność. Ja wiem, że jest ciężkie i wiem, że to jest trudne do zrozumienia. Ale znowu... taka jest prawda, nie? To, w jaki sposób my reagujemy na to wszystko, co nam się przydarza i to, co my z tym tak naprawdę robimy,
no to to jest w naszej strefie wpływu, nie? Mhm. I to jest zresztą pierwszy krok u Covey'a także w tych 7 nawykach, dlatego tak, tak mi to przyszło do głowy, bo ci ta proaktywność taka życiowa i to nie proaktywność rozumiana w takim kontekście jak my to korporacyjnym, biznesowym, także podniosę rękę, że tutaj zaproponuję jakieś tam rozwiązanie. Zgłoszę się na ochotnika. Tak, zgłoszę się na ochotnika, tutaj zaproponuję jakiś pomysł, tam wrzucę feedback do karty, do skrzyneczki i tak dalej. Którego nikt nigdy nie przeczyta. Tak, to już drobnym druczkiem. Przepraszam, że ty dalej jesteś w roli, więc nie wszystko możesz powiedzieć. Nie, no to pół żartem, pół serii oczywiście. Natomiast ta proaktywność rozumiana właśnie w takim kontekście, że to my bierzemy odpowiedzialność za swoje życie. Jeżeli ktoś rzeczywiście ma też problemy ze zrozumieniem trochę tej definicji, to czy takiego spojrzenia właśnie na proaktywność, no to kolejna książka, wiesz, otwierająca głowę, no to Człowiek w poszukiwaniu sensu Frankla, nie? Tam jest po prostu, no prosto w oczy. Książka, dostajesz... która zaczyna się pytaniem, dlaczego się jeszcze nie zabiłeś? Tak. Więc dostajesz prosto na twarz no, takie pytania i rozwiązania, że rzeczywiście są osoby, które przeżyły najgorsze horrory, jakie możemy sobie wyobrazić jako ludzie, a jednak brały te osoby odpowiedzialność za to, jak w tych sytuacjach się reagują. No i słynny cytat, że między bodźcem a reakcją leży przestrzeń i w tej przestrzeni po prostu leży ta strefa twojego wyboru, w jaki sposób ty zareagujesz. Mhm. Więc ja myślę, że więc ta proaktywność to jest ten pierwszy krok, ale ta proaktywność idzie znowu, jeżeli w kontekście narzędzi i tego wszystkiego, jak my to możemy wykorzystać na co dzień, to myślę, że strefa wpływu i strefa zainteresowania. Mhm. Czyli to są te dwa obszary. Ja tutaj cytuję Covey'a, więc jak ktoś rzeczywiście też jest tym zainteresowany. Ja no. Tak, już tłumaczę, natomiast to też mówię, że to nie moje absolutnie, więc 7 nawyków Covey'a i przez tą książkę myślę, naprawdę. Covey nie będzie słuchał tego podcastu. warto przez to przejść. Natomiast tak, my bardzo często Covey już właśnie dawno, dawno temu opisał, że jako ludzie żyjemy w takich, mamy takie dwa kręgi działania, właśnie jeden nazwał kręgiem zainteresowania, drugi kręgiem wpływu. Mhm. I kręg zainteresowania to są te wszystkie tematy, które zajmują naszą głowę. No to, że właśnie politycy tam są tacy i owacy, to, że tam szef jest taki, a nie inny, to, że dzisiaj pogoda jest taka kiepska i że korki są na mieście. Czy taka bieżączka. Nie, z jednej strony bieżączka, ale z drugiej strony tak naprawdę wszystko, co gdzieś tam w jakiś sposób zajmuje nasze myśli, na co my gdzieś tam bardzo często też narzekamy, coś, co po prostu czym się przejmujemy, ale na co nie mamy praktycznie żadnego wpływu, nie? Bo nie mamy wpływu na to, że właśnie ja dzisiaj jadąc tutaj do ciebie tam stałem w korkach tam 15 minut dłużej i mi to zajęło niż zwykle. To, że pada i że zapomniałem parasolki i że w ogóle jak jest wszystko źle. Albo, że właśnie, że nie wiem, że szef miał dzisiaj zły humor i coś tam wiesz, zachował się w taki, a nie inny sposób. No nie mamy na to wpływu, nie? Więc to jest ta strefa naszego zainteresowania, czyli coś, co oczywiście nas interesuje i co na nas wpływa. Natomiast, no właśnie, my z tym nic nie zrobimy i bardzo często się po prostu tylko frustrujemy tym, że po to nam siedzi w głowie, nie pozwala nam często spać, wiesz, odbiera nam energię i sprawia, że żyjemy w takiej ciągłej złości i frustracji. Natomiast strefa wpływu to już są te rzeczy, które, no właśnie, my możemy, to jest coś, co możemy zrobić, to jest coś, co my możemy zmienić, to jest coś, na co my mamy wpływ. No i w przypadku tego Frankla na przykład to są nasze emocje, to jest nasza decyzja odnośnie tego naszego zachowania w następnej minucie, albo okej, pada deszcz, no dobra, no to się przejdę w deszczu, no przynajmniej albo, wiesz, kurtkę ściągnę, się przykryję, albo postoję w korku, włączę sobie fajne radio, albo podcast, jak skoro jadę, nie? Skoro nie jestem w stanie zmienić środowiska, w którym jestem, nie jestem w stanie zmienić tego otoczenia, czy tej sytuacji, w której się z jakichś tam względów znajduję, no to co ja mogę zrobić, żeby tą sytuację po prostu proaktywnie odmienić, czy na nią wpłynąć w jakiś sposób, czy wykorzystać właśnie tak, by się w niej lepiej odnaleźć. No i my bardzo często siedzimy w tej strefie zainteresowania, przejmując się po prostu wszystkim i niczym, a tak naprawdę nie skupiamy się na tym, co my możemy zrobić. Ja to widzę no wszędzie, w każdej sytuacji, w każdym środowisku. Łatwiejsze, to jest łatwe, to jest łatwe i wygodne, że ja oczekuję, że to ktoś za mnie coś zrobi. Myślę, że tutaj się pojawiają takie dwa wątki, że z jednej strony ja bardzo się cieszę, że wspomniałeś o tym, ja bym to takim nazwał prosto braniu odpowiedzialności
i poleganiu też na swojej sprawczości, mhm. że z jednej strony jeżeli dużo złych rzeczy wydarzyło się w naszym życiu, to my bardzo łatwo, znaczy mamy taką sposobność do uczenia się bezsilności. I to jest no, taki termin psychologiczny, który występuje zarówno w świecie zwierząt, jak i u nas, więc im bardziej dostajemy po prostu w twarz od życia, tym bardziej, tym łatwiej nam powiedzieć, kurczę, to ja chyba po prostu nie jestem w stanie przeciwdziałać temu i nie czuję tej proaktywności albo tej odpowiedzialności, czy to jakby trochę życie przydarzało się mi, a nie tak. jak ja bym stał po prostu za sterem i miał bezpośredni wpływ na to. Ja bardzo lubię taki cytat, że człowiek nie wybiera sytuacji, ale musi jej sprostać. Żeby też, bo nie chciałbym też bagatelizować tych sytuacji, które mogły się wydarzyć u ludzi, którzy negatywnie na nich wpłynęły, które mogły wykształcać ten nawyk takiej właśnie bezsilności. Tak. Czyli to, o czym mówisz, czyli patrzeć tam, gdzie ja mogę działać i zaczynać działać, jest szalenie ważnym aspektem. Czyli rzeczywiście, tak jakby odnosząc się znowu do Frankla, zawsze masz wybór. I to jest chyba taka najważniejsza rzecz związana z tym, żeby zadać sobie to pytanie. Oczywiście gdzieś tam mogą się pojawić wątpliwości. Nie, no jakby nie na wszystko mam wpływ, no bo przecież jest taka ciężka sytuacja w kraju, czy no nie wiem, tam szefa mam beznadziejnego. I zadać sobie takie szczere pytanie, czy ja naprawdę nie mogę nic w tej sytuacji zrobić? I jestem przekonany, że w zdecydowanej większości przypadków my możemy coś zrobić. Tylko ale nie chcemy. Nie chcemy, boimy się. Powodów tak, może być bardzo dużo. Powodów może być bardzo wiele. Ale najczęściej rzeczywiście to jest też takie, wiesz, nawet jeżeli ktoś nie miał trudnych życiowych doświadczeń, czy właśnie tak jak mówimy, jakichś takich traum, to wiele osób... Mówię oczywiście z tych naleciałości chyba po prostu psychologicznych, że... Tak. Ale to jest po prostu takie łatwiejsze, nie? Że po prostu oczekujemy, że no, ten po prostu świat przed nami padnie na kolana i że wszystko się nam będzie udawało tak, jak chcemy, nie? Ale uczy się nas przez lata tej bierności w szkole. Zawsze masz wszystko przygotowane, podane, jakby ty masz robić tylko ten zakres obowiązków, który jest od ciebie wymagany. I to jest jakby takie trochę przygotowanie do życia, a potem się okazuje, że po szkole czy po studiach okazuje się, że wszystko wygląda zupełnie inaczej. No mówiliśmy o tym w tej naszej pierwszej rozmowie, że to jest jeden z tych elementów, które gdzieś tam właśnie nas wtłaczają w jakąś tam ścieżkę i potem nią podążamy, nie zawsze mając świadomość, czy to jest nasza droga. No z drugiej strony te wszystkie właśnie takie nawyki, przyzwyczajenia, które gdzieś tam z nami zostały. Natomiast no jeżeli właśnie ktoś chce zmienić coś w swoim życiu, no to musi po prostu przejąć ten ster i przejąć za to odpowiedzialność. Nie? Tu nie ma innej opcji, więc to jest taki, jeżeli ktoś się z tym nie zgadza, no to być może na tym etapie już stracimy część słuchaczy, ale no nie ma innej drogi. I z drugiej strony nikt nie przyjdzie nam pomóc. To znaczy, ja też będę chciał poruszyć ten aspekt związany z tworzeniem. Może przyjść, ale to jest mało. To też od nas zależy. Tak, że może tak być, że po prostu nikt albo istnieje prawdopodobieństwo, że nikt nie przyjdzie i powie: Bartek, świetny gość z ciebie. Ja chciałbym, żebyś ty zmienił życie. Widzę, że się marnujesz w tej firmie. Może zrobilibyśmy coś razem. Bo najprawdopodobniej też może być tak, że po prostu ja będę miał w tym większą korzyść też, żebyś ty działał ze mną. Czy nie zawsze będzie tak, że ktoś będzie dostrzegał nasz potencjał i jury z Mam Talent powie: świetny gość, zapraszamy. Widzimy, że tutaj moglibyśmy coś więcej podziałać, czyli właśnie nie utknąć w tej bierności. Tak, ale wiesz, nawet jeżeli ktoś przyjdzie i ci zauważy ten twój talent, nawet ktoś ci właśnie powie, że tutaj są jakieś dla ciebie opcje, że coś ci zaproponuje wygrać ten los na loterii, czy tam tą, wiesz, rundę w RMF-ie i tak dalej, no to potem znowu tak czy inaczej od ciebie zależy, co z tym zrobisz, nie? Czy ty to wykorzystasz, czy ty spróbujesz, jak ty do tego podejdziesz, możesz dostać jak właśnie, wiesz, zaproszenie, czy wiesz, do jakiegoś projektu, awansu, jakkolwiek, o jakich obszarach życia mówimy, no ale co ty z tym zrobisz, nie? Na co wydasz te pieniądze z loterii, czy je zainwestujesz i potem będziesz miał z tego zwrot odpowiedni, czy jednak wszystko jakoś tam przelejesz, a potem znowu wylądujesz w tym samym miejscu, to jest twoja odpowiedzialność, nie?
Okej, okay, dobra, przeraziłeś mnie, ale dobrze, biorę ją na siebie. I z drugiej strony czasami ja się posługuję takim narzędziem, jak pytam w momencie, kiedy ten strach przed zmianą jest na tyle duży, że ktoś nie chce ruszyć z miejsca, to pytam, i to warto, żebyście też sobie zadali to pytanie, to okej, okay, to jak sobie wyobrażasz, że będzie wyglądało twoje życie za 5, 10, 20 lat, jeżeli nic nie zmienisz? Że jeżeli to, jaką jesteś osobą, w jakim jesteś miejscu, jak twoje życie będzie po prostu wyglądało, jeżeli żadna z twoich cech jakby osobowościowych i też środowiskowych się nie zmieni, to jak to będzie? Jak będziesz otaczał się cały czas z tymi samymi ludźmi, których nie lubisz, chodził do pracy, w której się nie spełniasz, nie jesteś doceniany, nie możesz wykorzystać swojego potencjału, co wtedy? I to jest też taka, mam wrażenie, taki sposób do pobudki dla większości osób, bo nie patrzą tak długoterminowo i nagle okazuje się, kurczę, no i często pojawia się, Boże, będę jak moi starzy, bo często się pojawia taki punkt odniesienia. Tak. No i jak najbardziej. Jest takie ryzyko i ta wizja takiej negatywnej przyszłości i obawa przed tym, co się z nami zadzieje i co stracimy, bo to też gdzieś pewnie do tego może prowadzić. Tak jak też to wiele razy pewnie zostało powiedziane też u ciebie w podcaście, że no bardziej nas motywuje potencjalna strata niż zysk, więc dlatego dużo będzie negatywnej motywacji dzisiaj. Z jednej strony, ale z drugiej widzisz, to idąc dalej od tej proaktywności, jeżeli już sobie rzeczywiście zdamy sprawę, że to los jest w naszych rękach i że warto się skupić na tej naszej strefie wpływu w każdej sytuacji, nie, bo zawsze jest coś, co można zrobić, mimo że łatwiej jest obwiniać świat za wszystko, no to kolejnym krokiem z jednej strony jest okej, wyobrażenie sobie tej negatywnej drogi i co tam może pójść, więc mam wrażenie, jak mówisz, że się szykujesz na takie negatywne wizualizacje, to będziemy... tutaj mieli dwie wizje świata, bo ja na przykład się trzymam... Bo psychologia pozytywna. Tak. Więc ja się trzymam właśnie tej jasnej strony mocy. No, oczywiście żartując. Natomiast wiesz, wizualizacja pozytywna, nie? I wizualizacja przyszłości. To jest coś, od czego ja bardzo często zaczynam właśnie sesje coachingowe z osobami, które do mnie przychodzą, albo wiesz, nawet z liderami rozwiązując jakieś wyzwania czy problemy. No, ale wizualizacja pozytywna, jak byś to rozwinął? Wyobrażanie sobie przyszłości czy wizji życia, do której dążymy, nie? Takiego idealnego scenariusza, który chcielibyśmy w danym obszarze zrealizować, tak? Jeżeli mówimy o, powiedzmy, o jakiejś, no w zależności od jakiej kategorii zmian mówimy, tak? Czy mówimy o, nie wiem, życiu tam prywatnym, czy związki, czy zmiana pracy, czy w ogóle wizja mojego życia na przykład za te 10 lat, tak? Ulubione pytanie rekruterów. Mam tu chyba złą wiadomość, bo nie wiem, czy słyszałeś. No. Nie wiem, kto wykonywał te badania, ale Mateusz Banaszkiewicz w jednym z wykładów powoływał się na takie badania, w której jakby mierzono dwie grupy osób odchudzających się. Jedne miały wyobrażać sobie siebie jakby już będąc fit, czyli jakby na końcu tej drogi, a drugie miały wyobrażać sobie, już nie pamiętam dokładnie, jak to wyglądało, ale z jednej strony co się stanie, jeżeli nic nie zrobią, czyli jakby będą się utrzymywały w tym procesie w taki sposób i jeszcze jedna chyba grupa wyobrażała sobie, co się stanie, jeżeli będą pojawiać się pokusy, czyli przekąski, czy jakieś rzeczy, które nas będą i jak one chciałyby się w takiej sytuacji zachować. I co się okazało, że te osoby, które jakby wizualizowały sobie te pozytywne efekty, były o wiele mniej skuteczne, niż te, które jakby były przypalane żelazem negatywnych konsekwencji tych wydarzeń. Okej. Czyli stąd ja też mam wrażenie, że jest niewielka grupa osób, bo znowu wracamy do tego podejścia buffetowego, żeby ludzie korzystali z tego, co u nich działa. I myślę, że to... Ale ja myślę, że to tak czy inaczej zgadzam się, że to co mówisz też brzmi rozsądnie, natomiast to, o co mi chodzi w takiej wizualizacji przyszłości, to zdanie sobie trochę sprawy, czego ja tak naprawdę chcę od życia. Okay. Czyli do czego ja dążę po prostu, nie? Bo my bardzo często, ja bym chciał coś zmienić, ale w sumie to jak się pytasz, no ale to co byś chciał? Co jest tym idealnym scenariuszem, który ty chcesz po prostu osiągnąć i zrealizować w swoim życiu?
No to, to w sumie... Zaskakująco mało osób wie. Wie. Mhm. Właśnie niewiele osób sobie zdaje z tego sprawę, nie? I tak jak usiądziesz sobie i wiesz, nawet żeby ten ubrać ten cel w jakieś słowa, nie? Czy ty pracujesz na etacie, czy ty właśnie masz rodzinę, czy nie masz rodziny, czy podróżujesz, czy siedzisz w tym samym miejscu, w którym siedzisz. Mhm. Co jest twoim celem, nie? Bo coś bym zmienił w tym swoim życiu i nie żyje mi się dobrze i w ogóle jest no taki, taki owak. No i jaką łatwość ludzie mają w odpowiadaniu na to pytanie? Ja mam wrażenie, że zaskakująco dużą. Mhm. Jeżeli wejdziesz w taki stan odpowiedniego, wiesz, trochę zrelaksowania, mhm. to ty wiesz, co byś chciał w życiu, mhm. nie? Wiesz, czy chcesz mieć rodzinę, czy chcesz mieć właśnie dzieci, czy chcesz, wiesz, mieć, wiesz, jaki rodzaj pracy ci daje satysfakcję, tylko musisz się nad tym trochę głębiej zastanowić i mhm. trochę posłuchać trochę tego, tych głosów w środku siebie. Mhm. Zgodzę się z tym, bo też wiesz, zaskoczony jestem, że ludzie są w trakcie sesji, na przykład u ciebie w stanie mhm. dojść do jakichś wniosków, bo często ja się raczej z tym spotykam, że no jakby nie wiem, ciężko mi mm-hmm. o tym powiedzieć, ale pomyślę i ludzie wracają rzeczywiście z bardzo bogatymi przemyśleniami, że jak rzeczywiście chciałabym, żeby wyglądało moje życie. Mm-hmm. I myślę, że to jest też taka bardzo ważna rzecz, której dotknęliśmy, że my możemy się kręcić w kółko w momencie, kiedy my realnie sobie nie odpowiemy na to, czego byśmy chcieli. Mm-hmm. Bo dla mnie bardzo zaskakujące było to, jak jeszcze pracowałem w korporacji, że ludzie przychodzili do pracy z takim, trochę nie wiem, no przychodzę tutaj, bo tu jest stabilnie, tak, jest wypłata co miesiąc, no i można pracować na siedząco, a rok, dwa później mieli już złamane morale związane z tym, że nie osiągnęli jakiegoś stanowiska, o którym totalnie nie wiedzieli jeszcze, na przykład mhm. rok wcześniej. To pokazywało trochę, że jakby te ich aspiracje budowały się w trakcie drogi, którą podążali. Mhm. I kluczowe jest to, co to powiedziałeś, żeby sobie odpowiedzieć na to, co właściwie ja chcę, czego bym oczekiwał, czego bym oczekiwała, mhm. żeby no, wiedzieć, czy te aktywności, które jakby nas, no, których się podejmujemy, doprowadzają nas do tego celu. Mhm. Wiesz, to wracając jeszcze na chwilę, bo tutaj jest od razu za chwilę takie narzędzie, które można w tym celu, może nie wizualizacji, ale właśnie takiego mhm. wyobrażenia sobie tego rozwiązania, czy w sensie zaplanowania tej drogi do tej zmiany, którą oczekujemy, więc jest takie fajne narzędzie, które można tutaj wprowadzić, sprawdzone naukowo. Mhm. Natomiast jeszcze wracając do tej wizualizacji, to też pewnie potraktowałbym to troszkę szerzej w takim znaczeniu, że znowu na przykład podając przykład, bo dla mnie na przykład wizualizacja i zresztą dla mnie jest też narzędziem, które jest bardzo często wykorzystywane w treningu mentalnym, na przykład u sportowców. Mhm. Nie? W sensie Michael Phelps chyba, on ma tą, jest ta słynna historia z jego jednym z zawodów chyba na Olimpiadzie w 2008 roku. Nie wiem, czy słyszałeś, ale on to powtarzał w kilku wywiadach i to bardzo jest ciekawe. Zresztą no, sportowcy mają coś takiego, że często wizualizują sobie dane zawody, bieg. Lubią być przed zawodami w tym miejscu, w którym się będzie odbywała rywalizacja. Lubią poznać to miejsce, zobaczyć w ogóle, jak ta przestrzeń wygląda, z którego miejsca startuję, jak tutaj, gdzie będę, powiedzmy biegowo, czy jak tam wygląda pływalnia i tak dalej. I Michael Phelps otwarcie mówi o tym, że to był standardowy element jego treningu i przygotowania, że on zawsze wyobraża sobie trzy rzeczy. Pierwszą rzecz to jest, jakby chciał, żeby dany tutaj wyścig pływacki wyglądał, no jak kiedyś wyobrażał sobie, no bo teraz już jest na tej sportowej emeryturze, jakby na pewno nie chciał, żeby te zawody wyglądały i co ewentualnie się może zdarzyć, nie? Czyli jakie są ewentualnie scenariusze, nie? Czyli on po prostu w głowie sobie analizuje i przechodzi przez te takie trzy wizje, żeby wiedzieć, jak na przykład ciało po prostu się przygotowywuje, wyobrażając sobie po prostu konkretne ruchy. No i to mu się sprawdziło właśnie podczas tych jednych zawodów na Olimpiadzie w 2008 roku, kiedy źle założone okulary po prostu mu zaczęły przeciekać wodą i po prostu on wypełniły mu się wodą i on był ślepy podczas jednych tych
finalnych już finalnego zawodów, nie wiem jak to ładnie powiedzieć, zawodów, tak. Mistrzostw, tak. Chcę powiedzieć wyścigu, no ale no tak też pewnie wyścig pływacki można tak, powiedzieć. Wyścig. No w każdym razie, on na 200 metrów pływania 170 metrów przepłynął na ślepo, nie? Uh-huh. Gdzie masz tam zawracanie na tym torze, gdzie on po prostu na ślepo miał wyczucie... Że to, wiesz, w przypadku no jest, takich treningów... Tak, no oczywiście, że to policzone... już jest... Tak, że to jest policzone, ale to już jest też, wiesz, to jest umiejętność zachowania spokoju, to jest uh-huh. umiejętność, wiesz, bycia przygotowanym na te czarne scenariusze, na to, co się może wydarzyć, uh-huh. na to, jak to może tam zadziałać. No i on to wygrał. No i nie dość, że tam wygrał, to jeszcze chyba pobił jakiś tam rekord, nie? Więc uh-huh. to jest przygotowanie jakieś mentalne w głowie, które... Nie widział, jak szybko płynie. No tak, nie porównywał się. Natomiast, no, więc jest jednak ta siła, uh-huh. Siła tego, nie chcę powiedzieć potęga podświadomości, ale uh-huh. Siła tych myśli tego, jak my sobie wyobrażamy te pewne drogi, którymi możemy pójść, bo ja mają na to wpływ. Trochę takie dwa aspekty, bo z jednej strony mówisz o tym takim wyobrażeniu mentalnym tego efektu końca, czyli mm-hmm. no takie trochę abstrakcyjne myślenie, jak chciałbym, żeby wyglądało mm-hmm. moje na przykład życie rodzinne, tak. jak chciałbym, żeby wyglądało życie w pracy, czy relacje z innymi osobami, a druga rzecz, jakby to narzędzie Phelpsowe już jest bardziej taka punktowa, to mm-hmm. znaczy, że jeżeli już jakby przygotowuję się do czegoś mam wrażenie, że powtarzalnego i z czym ja jestem tak. trochę zaznajomiony. Bo to, z czym mam problem i co tak zawsze budziło mój niepokój w kontekście tych treningów mentalnych, że mhm. ludzie mówią, no sportowcy tam, wiesz, mentalizacja mhm. i wyobrażanie sobie wyścigów, no ale no co ja mam sobie wyobrażać, jak nagrywam podcast? Mhm. Rozumiem, że istnieje bardzo duża powtarzalność mojego życia, ale mhm. ciężko było mi to przełożyć na kwestie związane tak, tak. z takim narzędziowym w kontekście tego moich zachowań. Mhm. Mogę sobie wyobrażać, jak super siedzę w gabinecie i co mogłoby się wydarzyć. Mhm. Wiesz, ciężko mi to było przenieść tak, na, taką, tak. na to pole tylko takiego tej codzienności. Stąd zawsze tak trochę zastanawiam się, wiesz, nad zasadnością tego. No to jest kwestia oswojenia po prostu się mhm. z jakimiś doświadczeniami, nie? Jeżeli, wiesz, idziesz na, jesteś prelegentem na jakiejś wielkiej konferencji, no to idziesz na tą scenę sobie dzień wcześniej, zobaczyć, jak, gdzie tu wyjdziesz, mhm. Gdzie masz tam, wiesz, pilot, gdzie ci się ekran, gdzie tu masz mierzynik czasu, jak to wygląda i tak mhm. dalej, żebyś mógł sobie to po prostu się przygotować. To jeździsz na dobre konferencje, bo zazwyczaj to jest tak, że rozkładane okay. 6 godzin wcześniej. No okej. Okay. Jakiś techniczny. Nie, no to tak, wiesz, przykład taki totalnie ściągnięty z czapki, ale chodzi mi o, wiesz, nadanie jakichś takich obrazów, jak można ewentualnie do każdej sytuacji, szczególnie jeżeli ona jest po prostu dla nas jakoś ważna i czujemy na przykład, no bo mówimy tutaj o ruszaniu z miejsca, tak? Czyli żeby po prostu się za coś zabrać, no to łatwiej jest, jak coś oswoimy, jak sobie coś nawet w myślach przez coś przejdziemy, co mamy zrobić, w jaki sposób. Wiesz, jak to jest takich śmiesznych historii z dzieciństwa. Moja babcia mi opowiadała, że kiedyś mnie pierwszy raz wysłali tam do sklepu 500 metrów, jak miałem tam 6 lat pewnie, żeby tam jakieś, nie wiem, ziemniaki kupić. Szedłem całą drogę i tam powtarzałem, co mam zrobić, co mam powiedzieć i tak dalej. No więc wiesz, jako taka historia... Naturalny mechanizm. Słucham? Że trochę taki, to jest naturalne dla nas. Tak, no my sobie, wiesz, przeżywamy pewne rzeczy w głowie, nie? I sobie układamy, tutaj rozważamy te scenariusze czarne, co się może stać najgorszego, no ale z drugiej strony dobrze się też przygotować na to, co może się wydarzyć dobrego, jak to się może w dobrą stronę rozwinąć i przekierować. No a już dając to narzędzie, o którym powiedziałem, które jest tam, zostało wprowadzone też przez panią psycholog z Uniwersytetu Nowojorskiego, narzędzie się bardzo fajnie nazywa WOOP. Mhm. Bardzo prosta jest metoda, oczywiście nazwa od literek w języku angielskim, bo jakżeby inaczej. Pierwsza literka, czyli w zależności już od sytuacji, z jaką się mierzymy, nie? Czy jakie mamy wyzwanie, czy co byśmy chcieli tam w tym swoim życiu zmienić, nie? No to pierwsza literka wish, czyli to nasze życzenie. Co byśmy chcieli, żeby się zmieniło, jaki jest ten nasz po prostu taki cel do osiągnięcia, nie? Czy to jest rzeczywiście jakaś taka mała rzecz, że coś tam mamy zrobić? Dobra, czy jakiś taki cel podcast życiowy? Psychologiczny w Polsce, załóżmy. Chcesz mieć taki podcast? No okej, okay, tak. Jasne, okej. Okay. No czyli to jest życzenie. Przetestujmy. No. Dobra, okej. Okay. No to czyli to jest twój wish. Wish. Tak. Okej. Okay. Druga literka to jest O, outcome. Czyli jaki jest rezultat? Co, jeżeli będziesz miał ten najlepszy podcast psychologiczny w Polsce, jeżeli osiągniesz ten cel i to życzenie, no to co się zmieni w twoim życiu? Jaki rezultat wtedy, jakiego rezultatu się spodziewasz? Albo jaki będzie oczekiwany rezultat z twojej strony? Mhm.
No, myślę, że o wiele większa świadomość tego, w jaki sposób wykorzystywać psychologię w codziennym życiu. Czyli to jest to, na czym by mi zależało, ten efekt taki trudno mierzalny, bo zależałoby mi na tym, żeby ludzie wiedzieli, po prostu lepiej żyli przez znajomość psychologii. Druga rzecz, nie wiem, myślę, że i pod względem takiej jakości osób, z którymi mógłbym rozmawiać, czyli żeby to rzeczywiście byli najlepsi specjaliści w Polsce w danych dziedzinach. Co jeszcze mogłoby być outcome'em? No, dla ciebie takim outcome'em. Aha, dla mnie? No, bo tutaj mówisz też o takich rzeczach, na które nie zawsze masz wpływ, nie? Czyli tam, że ludzie będą mieli korzystali z narzędzi, nie? A dla ciebie, jaki będzie rezultat to, tego? Że ja bym mógł być o wiele bardziej skuteczny w takiej pracy indywidualnej, szkoleniowej przez to też, bo miałbym do czynienia, wiesz, jakby cały czas się przygotowuję do tego. Myślę, że co? No, jakiś wzrost subskrypcji, bentów odsłuchań, jako bardziej patrzę na to taki miernik, wiesz, żeby coś to było takie policzalne. Co dla mnie? No, chyba tyle z takich rzeczy. Okej. Okay. Czyli to jest taki rezultat, którego byś się spodziewał i takiej zmiany, która dzięki temu, że masz pierwszy, najlepszy podcast psychologiczny w Polsce, by się tam zadziała. Plus jakieś tam, wiesz, bonusy finansowe od YouTube'a pewnie i tam więcej klientów na sesjach na przykład i tego typu rzeczy być może pewnie by za tym też w jakiś sposób poszło, nie? Okej. Okay. No myślę, że tak. No, okay. Tak. No dobra, no to jest ta literka pierwsze O, to jest outcome. Druga literka O to są obstacles, czyli przeszkody. Czyli jakich przeszkód się spodziewasz w tej drodze do tego, żeby charyzmatyczny był pierwszym, najlepszym podcastem psychologicznym w Polsce? Nazwa nieadekwatna po zmianie kierunku. Myślę, że ciężko w kontekście czasowym, tak jak gdzieś rozmawialiśmy jeszcze przed podcastem, że nie generujące zysków bezpośrednio projekty łatwo po prostu zarzucić na rzecz takich po prostu prowadzenia. To jest ciężkie, dużo czasu na to się poświęca. Im więcej się produkuje, tym więcej tego czasu jest, czyli brak czasu, brak finansowania z tego samego projektu, że w końcu złamią mnie negatywne komentarze. No i chyba tyle z takich. To myślę, że nie będę grzebał głębiej. No i ostatnia literka, czyli tutaj definiujemy rzeczywiście te przeszkody, które mogą się wydarzyć. I to z jednej strony rzeczywiście te przeszkody zewnętrzne, tak jak trochę wspomniałeś, ale bardziej właśnie na przeszkody zewnętrzne nie mamy wpływu. No nie masz wpływu na te komentarze, które się pojawiają bądź nie, tak? Krytyczne, hejterskie. Natomiast druga strona to właśnie te przeszkody, które są w tobie, nie? Czyli na przykład to, że na przykład te komentarze na ciebie wpływają w jakiś sposób. No i teraz ewentualnie to jest przeszkoda, że to cię może w jakiś sposób zdemotywować na przykład. Okay. Albo zranić, albo po prostu gdzieś tam jakoś wpłynąć. Czyli że przestanie mi się chcieć. Na przykład. Na przykład. To może być też jakaś taka przeszkoda, która za tym idzie. No i ostatnia literka P, czyli plan. Czyli co w związku z tym, mając świadomość tego życzenia, mając świadomość tego, co ci to ewentualnie da, mając świadomość tego, jakie te masz przeszkody, które mogą cię tam mieć na ciebie wpływ ten zewnętrzny, no ale przede wszystkim te przeszkody, które w tobie tkwią, no to co w związku z tym planujesz i jakby ten plan do osiągnięcia tego celu życzenia wyglądał? Czyli jakby taka rozplanowanie tego, co miałbym zrobić, czyli na przykład no to zakładamy, że przejście z dwutygodniowej publikacji na to cotygodniową. No ale tak, ale wspomniałeś na przykład o tych przeszkodach, wiesz, związanych z czasem, z finansami, nie? I teraz uwzględniając na przykład te przeszkody, biorąc nie? To wszystko. No biorąc to wszystko pod uwagę, nie? Czyli jak w takim razie, mając na myśli właśnie to, że tam ci hejterzy, że nie masz czasu na publikację, że tutaj, wiesz, finansów na przykład, wiesz, no sprzęt jest całkiem przyjemny, natomiast, wiesz, może profesjonalne studia i tak dalej. Co ty masz zamiar z tym zrobić, nie? Jak chcesz to po prostu teraz zaplanuj, żeby to osiągnąć pomimo tego, nie? Dobra, to ja już sobie to wezmę jako zadanie. Nie wiem, żeby nie mam nawet czasu słuchaczy, ale moje takie refleksje na temat tego ćwiczenia. Fajne jest to, że wzmacniające jest to pierwsze O, czyli co właściwie miałoby z tego być. Z drugiej strony od razu zastanawiasz się nad takimi rzeczami, o które mógłbyś się potknąć. Tak. I trzecia rzecz związana z tym, dobra, ty jesteś świadom tego, co może się wydarzyć, ale to teraz pogadajmy o tym, jak to zaplanować, żeby sobie dać z tym radę, czyli to jest ten Phelps, który mówi, co jeżeli te okulary ci się odkleją i naleje ci się woda.
bo to jest kluczowe, mam wrażenie, w kontekście tego, że jest to odpowiedź na ten hura optymizm, że dobra, to zakładamy firmę i zobaczymy, jak będzie, wyskoczymy przez okno, spadochron zmontujemy po drodze. Dokładnie. To tak chwilę poświęćmy na to, żeby się zastanowić, coś, co może pójść nie tak i warto chyba sobie też zadawać coraz częściej to mocno pytanie polecam innym osobom. Po czym ty poznasz, że warto odpuścić? Mhm. Żeby wiedzieć, kiedy wyjść z tego, żeby się nie okazało, że ta reguła zaangażowania i konsekwencji podciągnie cię na tyle, że to nie będzie warte, a na przykład spowoduje, na przykład, że mój związek się rozpadnie przez to, że będę angażował czas i energię w podcast, który w sumie prowadzi donikąd. Czyli... Tak, no ale wiesz, no to tutaj na przykład to już rozważasz na tym etapie tych obstacles, tak? Czyli, że na przykład, że to może być właśnie tak jak wspomniałeś, angażujące za dużo czasu, że tutaj wiesz, rodzina, wiesz, dzieci, praca i tak dalej, ja tutaj jeszcze podcast będę po godzinach nagrywał. Obcy i to jest... ludzie na chałupę mi przychodzą. Tak. I wiesz, no to jest na przykład coś, z czym ja się zdarzyłem i to ja, czego ja totalnie sobie nie ogarnąłem, nie zaplanowałem właśnie. I tych moich obstacles na przykład w związku z moim podcastem, czy z takimi działaniami edukacyjnymi, totalnie, wiesz, mnie to zaskoczyło, nie? Więc... Pytanie, czy byłbyś w stanie to przewidzieć, nie wchodząc w działanie? Na jakimś... W pewnym kontekście na pewno nie, no bo pewne rzeczy po prostu dopiero testujesz, jak wejdziesz do tej wody i się uczysz po prostu w trakcie i my wielu rzeczy po prostu, wiesz, no zaczynasz coś robić i po prostu próbujesz, nie? Więc startujesz z jakimś tam poziomem wiedzy, z jakimiś informacjami, z jakimś bagażem dotychczasowych doświadczeń. Natomiast mówimy o tym, żeby w ogóle zacząć działać, nie? Więc z jednej strony plan awaryjny, natomiast no, ja myślę, że właśnie podejście takie racjonalne do tego tematu, czyli właśnie przemyślenie tych przeciwności, które mogą się pojawić na naszej drodze, to na pewno jest kluczowe w tym wszystkim, nie? Natomiast jeżeli, no można oczywiście też myśleć o tym planie awaryjnym wyjścia, nie? Natomiast to jest na przykład coś, z czym ja się często tutaj spotykam, że wiele osób właśnie nie zaczyna czegoś, bo się boi, że to już będzie nieodwracalne, nie? Że boi się wybierać jakieś, na przykład rozważając jakieś zmiany życiowe, tak? Że po prostu są... To znowu jest kwestia naszego charakteru, naszych osobistych tutaj cech i osobowości. No ale na przykład są osoby i też jak przychodzą na takie spotkania, sesje coachingowe i z jakąś wizją na przykład zmiany życia, poszukiwania jakiejś takiej swojej drogi i na przykład mają za dużo opcji do wyboru, nie? I nie wiedzą po prostu, nie wiedzą w ogóle i ten paraliż decyzyjny się tutaj pojawia totalnie, że ja po prostu i to bym chciał, i tu jestem dobry, i tu mam jakieś takie, to próbowałem, to testowałem. I no na to przykład, ty masz, kurczę, fajnych klientów. I włącza się, ale wiesz, to czasami to nie jest kwestia... kurczę, to jest, ja mam poczucie, że to jest bardzo życiowe, nie? Że są osoby, które... Zbyt dużo smakowitych ciastek, które zjeść. Na przykład, albo po prostu mają tak analityczny umysł, że po prostu przed podjęciem decyzji potrzebują po prostu no, przeanalizować wszystkie po prostu możliwe dane, które mogą gdzieś tam ściągnąć skądkolwiek. No i ta informacja, że może to, może tamto, może tutaj taka droga, że jak pójdę tą, to już wiesz, nigdzie, to już może nie wrócę, nie? I albo jak już pójdę, się zdecyduję i się okaże, że to jest złe, no to w takim razie zmarnuję tam jakiś tam okres czasu na to, nie? Więc ten paraliż tutaj, który się pojawia, myślę, że też jest dla wielu osób. Jak sobie z tym radzisz? Czy ja tam nie sobie Wiesz co, to jest kwestia pewnie zdefiniowania w ogóle tego, czego się boimy w tym kontekście, nie? Jakie tutaj mamy... Co ci dodaje to, że się wahasz? Na przykład, no albo jaki jest najgorszy możliwy scenariusz wybrania danej ścieżki. No w ogóle, wiesz, kwestia rozpisania w ogóle tych wszystkich dróg możliwych, nie? Więc ile my tych opcji mamy do wyboru. I na przykład osoby, które podchodzą tak bardzo racjonalnie w stylu za i przeciw i tam wypisuje sobie, że ta droga to jest dobre, to jest złe i tam masz wychodzi ci po 15 tam punkcików na każdej drodze. To ja na przykład w tego typu wyborach lubię też posłuchać ciała.
lubię posłuchać emocji, nie? I wiem, że to czasami brzmi... Ludzie, kurczę, wiedzą. Najczęściej wiedzą. I wiesz, na przykład jest, ja wiem, że to będzie brzmiało jakoś sekciarsko strasznie, ale to jest bardzo proste narzędzie w kontekście takim właśnie pracy takiej coachingowej. Jak rozważasz jakieś właśnie możliwe drogi, napisać po prostu po jednym słowie na kartce takiej A4, nie? Że tu jest tak, na przykład... bardziej te decyzje, okay. Nie? Żeby po prostu było tyle tych kartek, ile jest tych decyzji, nie? Że, nie wiem, praca na Bali, albo tutaj wyjazd, nie wiem, do Stanów, albo zostanie w Polsce i tam założenie rodziny, albo jeszcze coś tam innego, nie? I rozłożenie sobie tych kartek gdzieś tak w przestrzeni, nie? W pokoju i z takim podejściem wejście na tą kartkę, nie? Stoisz sobie na tej kartce i myślisz, podjąłem tą decyzję, nie? Pojechałem na Bali. Czy jest prąd, czy jestem nie ma? Tam, nie? Podjąłem tą decyzję, stoję na tej kartce, wybrałem tą drogę, nie? I co mi to robi? To jest tak jak troszkę, wiesz, z tym rzuceniem monetą, nie? Że ty masz tak albo nie, ale w sensie wybierasz, ożył cię reszka i w momencie rzucania ty już czujesz, co chcesz, żeby wypadło, nie? I jak pozwolisz i się wsłuchasz trochę w ciało i w to, się spinasz, czy się rozróżniasz, czy jakie emocje czujesz, jak wiesz, ja na przykład miałem na sesjach rzeczywiście takie momenty, że jak ktoś przechodził między tymi kartkami i na jedną kartkę się w ogóle nawet, wiesz, go odrzuciło, nawet nie weszła ta osoba na tą kartkę, bo powiedział, nie ma opcji, nie? Ja w ogóle nie, koniec. Wycofuję się z tego, nie? I wiesz co, nie brzmi to dla mnie sekciarsko, z tego względu, że ja często spotykam się z tym, że ludzie przychodzą do gabinetu w jakimś takiej trudnym okresie czy przed trudną decyzją i najczęściej oni jakby podświadomie czują, co jest dla nich lepsze, ale chcą logicznie zrozumieć, dlaczego tą rzecz wybierają. Więc mam wrażenie, że to jest trochę odwrotny proces, że oni już weszli na tą kartkę, stoją i czują, że okej, to ja może kończę tą relację, powinienem się wycofać z tej pracy, ale chcę zrozumieć dlaczego i co dalej. Więc jak najbardziej się z tym zgodzę. Takie pytanie, jak ty się w ogóle czujesz z tą decyzją? Czy to jest w zgodzie z tobą? No jeżeli mamy możliwość rzeczywiście, żeby to było w zgodzie z nami. Ale zakładam, że jeżeli ktoś słucha już takiego podcastu, to zdecydowanie tak jest. Ale widzisz, tu jest jeszcze kolejny od razu taka droga, która się pojawia, że bardzo często i też mam takie doświadczenia, że na przykład ludzie właśnie przychodzą z jakimiś pomysłami czy wizjami na życie, że pomysłem, że coś czuję, że muszę coś zmienić i to jest trochę tak, jak ty mówiłeś o tych pracownikach korporacji, nie? Którzy gdzieś tam odkrywali te drogi w trakcie, w sensie odkrywali. No ja bym właśnie nie powiedział, że to jest często, w sensie może są osoby, które odkrywają idąc gdzieś tam się rozwijając, ale bardzo często czasami jest tak, że właśnie zaczynasz pracę w jakiejś firmie, na jakimś tam, w jakimś zespole, no i widzisz, że tam się coś tam rozwija się, coś się tam nauczyłeś. Wszyscy awansują. Tak, wszyscy awansują i ty mówisz, to ja, kurczę, może też powinienem awansować, nie? I kurczę, wszyscy tutaj się rozwijają w tym kierunku, tutaj premie, podwyżki, no to ja może też powinienem, nie? I idziesz tą drogą trochę tak ślepo, nie wiedząc, czy ty tak naprawdę chcesz, nie? I się na przykład frustrujesz, że kogoś tam awansowali, a ciebie nie awansowali. No i wiesz, i potem robi się ta frustracja, że kurczę, no to ja chcę coś zmienić w życiu, chcę, żeby mnie awansowali. No i potem zaczyna taka osoba taki proces, wiesz, psychologiczny, coachingowy i wiesz, szukamy tej twojej drogi, co możesz zrobić, żeby to życie poprawić. No i potem wychodzi na to, że to jednak, kurczę, ja wcale nie chcę być awansowany na tym stanowisku, nie? Że w sumie to w ogóle może nawet, jeśli nawet ta firma jest okej, to może to nie jest moja droga, nie? Bo ja po prostu, może inne rzeczy są dla mnie ważniejsze i ja po prostu idę sobie tak ślepo tym i bo wszyscy idą, a mój kierunek jest zupełnie w inną stronę, nie? I tu jest kwestia właśnie nauczenia się nie płynąć zawsze z prądem i znowu usłyszenia trochę siebie, nie? Bo jeżeli ty nie wiesz, wiesz, kim jesteś, nie wiesz w ogóle, co chcesz robić w życiu, chyba też jest taki właśnie mądry cytat z Carla Junga, Jeżeli szukasz psychologa, to zapraszam do swojego gabinetu we Wrocławiu lub na spotkanie online. Link do umówienia wizyty znajduje się w opisie filmu lub po prostu wpisz Dawid Straszak w portalu Znany Lekarz. Jak świat ciebie pyta, kim ty jesteś i ty nie wiesz, to świat ci powie.
W sensie, mocne. No, więc to jest tak, że to tu potem... To będzie short z tego. Że wpadasz po prostu w takie rytmy, które są ci narzucane. Tak, dokładnie. Tyle, dokładnie, bo to jest dokładnie to, o czym powiedziałeś. Wszystkich awansują, więc może ja nie mam jakiegoś planu na siebie, więc po prostu tak. Rozglądając się będę robił to, co inne osoby. No. I ja jeszcze dodałbym, że w momencie, kiedy ja pracuję z ludźmi nad takim znajdowaniem tej ścieżki, to zauważam ten aspekt związany ze zmiennością. To znaczy, że te osoby szukając swojej drogi, często pojawia się nagle pomysł, który gdzieś wychodzi w trakcie. Mhm. I z jednej strony pojawia się takie rozczarowanie, że w ogóle o tym nie myślałem i trochę zarzucam to, co sobie zaplanowałem, to, co gdzieś tam wypracowaliśmy. Ja muszę wtedy uspokoić, powiedzieć... Nie, właśnie po to musiałeś zrobić te wszystkie rzeczy, mhm. żeby ta nowa się pojawiła i to może będzie to. Mhm. A może być tak, że wchodząc już w coś, okaże się, że jakby próbując na żywo, że to jednak nie. Mhm. No bo jednak to działanie i możliwość dotknięcia tego, czym chcielibyśmy się zajmować, jest tutaj szczególnie wartościowe. Tak. No bo wyobrażenia, a rzeczywistość często się po prostu różnią. I jeszcze do tego wszystkiego jeszcze jedna rzecz, jeden taki krok, który może też to powinien, kurczę, wszystko poprzedzać. Zdanie sobie, no bo tu mówimy o tym, co my byśmy chcieli w tym życiu i co my byśmy chcieli zmienić, w jaką stronę byśmy chcieli pójść i jak tutaj wystartować. Ale nie wystartujemy, dopóki mamy właśnie takie złe postrzeganie siebie, albo gdy rzeczywiście mamy problem z określeniem tej swojej tożsamości troszkę, nie? Czyli nie wiemy, kim jesteśmy, bo jednak to, jak my siebie postrzegamy, czy rzeczywiście ja jestem pracownikiem korporacji, czy jednak w sensie, jakie my sobie role nadajemy, albo w jaki sposób my postrzegamy w ogóle siebie w życiu, nie? Bo bardzo często, jak się kogoś pytasz, kim jesteś, psychologiem, HR, biznes partnerem w sumie, ale wiesz, no, czy to jest taka twoja tożsamość, taka, wiesz, którą gdzieś tam masz w środku. I też w atomowych nawykach w ogóle James Clear chyba od tego zaczyna. Że zanim zaczniesz wprowadzać jakiekolwiek nawyki w życiu, to musisz się zastanowić, w sensie to, co pomaga wprowadzać w ogóle zmiany i nawyki w życiu, to jest właśnie ustalenie swojej tożsamości, bo inaczej będzie podchodziła do na przykład treningów osoba, która będzie mówiła, no tam staram się biegać i zrzucić tam kilogramy, albo tam coś tam, wiesz, zadbać o siebie, a inaczej będzie podchodziła do tego tematu osoba, która mówi, jestem biegaczem, nie? Albo jestem podcasterem, albo właśnie, wiesz, jestem... Czyli takie po co ci to? Po co ci to, nie? Czyli, albo kim, inaczej się zachowujesz, jak mówisz, jestem ojcem, nie? Jestem mężem, to coś za tym idzie, nie? Ty masz jakieś postrzeganie, jakąś wizję tej osoby, co ona robi, jak ona się zachowuje, na przykład będąc, czy nadając sobie takie określenie, nie? Więc, wiesz, no jestem okej, najlepszym podcasterem w Polsce, no to najlepszy podcaster w Polsce, wiesz, robi takie i takie rzeczy, wypuszcza takie i takie odcinki i tam, wiesz, i tak dalej. Więc to ci nadaje trochę od razu kierunek, w jakim ty możesz podążać, nie? I jakąś drogę, którą możesz spróbować pójść, potestować, sprawdzić, nie? I im więcej potem tych rzeczy na przykład zaczynasz robić, to one bardziej ci się wpisują na tą twoją listę tożsamości, nie? Dobra. Mam fajne ćwiczenie, które może pomóc w tym, żeby dowiedzieć się, czego potrzebujesz. Skoro czytałeś Covey'a, to je kojarzysz. Myślę, że to jest mocne ćwiczenie. Na mnie zrobiło olbrzymie wrażenie. Dosyć rzadko je stosuję w takiej pracy indywidualnej. No myślę chyba, że w związku z tą mocą. Czyli tutaj dochodzimy do tego, po co ono jest, czyli bardziej kwestia związana z ustrukturyzowaniem tego, czego ja właściwie chcę. I ja po prostu przeczytam ten fragment książki, jak to powinno wyglądać. Dobra. Znajdź proszę czas na przeczytanie następnych kilku stron. Tak byś był sam i aby nikt ci nie przeszkadzał. Nie myśl o niczym z wyjątkiem tego, o czym będziesz czytał. I tego, o co cię proszę. Nie myśl o swoim harmonogramie, pracy, rodzinie czy przyjaciołach. Skup się na tym, co piszę i naprawdę otwórz swój umysł. Oczami wyobraźni zobacz siebie idącego na pogrzeb kogoś bliskiego. Wyobraź sobie, jak jedziesz do kościoła, parkujesz samochód i wysiadasz z niego. Wchodzisz do kościoła, słyszysz łagodne dźwięki organów, widzisz kwiaty. Dookoła twarze rodziny i przyjaciół.
Zebranych przepełnia smutek po stracie, ale i radość, że znali zmarłego. Podchodzisz do trumny, zaglądając do niej i nagle stajesz... Podchodzisz do trumny, zaglądasz do niej i nagle stajesz twarzą w twarz ze sobą. To twój pogrzeb. Za 3 lata od dziś. A ludzie ci przyszliby cię uczcić, wyrazić miłość i wdzięczność za twoje życie. Zajmujesz miejsce w ławce. Czekając, aż zacznie się uroczystość, zaglądasz do programu uroczystości pogrzebowej. Będzie 4 mówców. Pierwszy reprezentuje twoją rodzinę, tę najbliższą i dalszą. Dzieci, bracia, siostry, bratanków, siostrzenice, ciotki, wujów, kuzynów, dziadków, którzy przybyli tu z całego kraju. Drugi mówca to jeden z twoich przyjaciół. Ktoś, kto naprawdę może dużo o tobie powiedzieć. Trzeci jest z twojej pracy, a czwarty z kościoła czy organizacji społecznej, w której działasz. A teraz dobrze się zastanów. Co chciałbyś usłyszeć od każdego z mówców o sobie i swoim życiu? Jakiego męża i ojca, czy jaką żonę i matkę chciałbyś ujrzeć w ich słowach? Jakim synem, córką czy kuzynem chciałbyś być? Jakim przyjacielem? Jakim kolegą z pracy? Jak chciałbyś, by postrzegali twój charakter? O jakich twoich osiągnięciach i wkładach chciałbyś, by pamiętali? Popatrz na tych, którzy cię otaczają. W jaki sposób chciałbyś wpływać na ich życie? Zanim zaczniesz czytać dalej, poświęć kilka minut na zanotowanie tego, co czujesz. Ułatwi ci to znacznie zrozumienie kolejnego nawyku. I co? No, tak, znam to ćwiczenie. Zrobiłem właśnie tych kilkanaście lat temu, jak pierwszy raz czytałem Coveya. No, jest to mocne ćwiczenie, nie? Więc znowu wizja z życia, nie? Kluczowe, bo mało kto to robi. Mało kto się zastanawia, trochę zaczynając od końca, bo Covey mówi o tym, że okej, to spójrz na to, jaki będzie efekt na samym końcu, żebyś wiedział, jak układać klocki po drodze, które miałyby po prostu zbudować jakby ten gmach finalny, który by cię interesował. Tak. Tak, no masz automatycznie listę priorytetów, nie? I tu znowu nawiązując do naszego pierwszego odcinka, pierwszej rozmowy, czyli tam też mówiliśmy o po prostu nazwaniu naszych wartości życiowych po prostu, nie? Czyli tych naszych kierunkowskazów, to co nami kieruje. Bo z jednej strony my to wiemy, przynajmniej tak nam się wydaje, a potem na co dzień wybieramy zupełnie inne rzeczy w naszym codziennym działaniu. Czy wybieramy, czy dajemy po prostu temu nurtowi siebie porwać? Też dajemy temu, może też tak być, nie? Ale są też takie momenty, gdzie na przykład mamy poczucie, że wiesz, jest godzina 17 w piątek i nagle szef mi wrzuca, że tam raport jest do zrobienia, a ja na przykład mam dzisiaj, wiesz, randkę z żoną i wychodzimy do kina. Podcast nie jest dzisiaj. Tak, dzisiaj mam, tak, dokładnie. Natomiast, no i pytanie, no co ja zrobię? Nie, pytanie, co jest dla mnie ważne? Czy praca, kariera, czy tutaj, nie wiem, zarobki, czy jakiś bonus, który płynie z tego dodatkowego raportu i z tego, że po prostu teraz spędzę piątkowy wieczór w robocie, czy jednak, wiesz, rodzina, czas z żoną i tak dalej. No i z jednej strony mogę mówić, że dla mnie tak, żona, rodzina jest najważniejsza, a potem z drugiej strony, no jednak, że nie łatwiej odmówić niż tam szefowi, nie? Więc no pytanie, wiesz, tu się wszystko rozgrywa w tych niuansach. To też nie są łatwe dylematy, bo ty nigdy nie jesteś w pojedynczej roli. Oczywiście, że tak. No ale stąd kwestia rzeczywiście, tak jak mówisz, zobaczenia tego, nazwania tego, co jest dla mnie ważne, czy na tym moim pogrzebie będzie stał mój szef i mówił, jak super raport zrobiłem w ten piątek, czy jednak moja rodzina, jak wiesz, jakim byłem kochającym ojcem i mężem, nie? Więc no to może dla kogoś będzie ta praca, ale to jest już kwestia indywidualnych wartości, więc, ale warto sobie po prostu z nich zdawać sprawę i warto mieć przynajmniej taką świadomość, dlaczego my coś wybieramy. A jeżeli czegoś właśnie wybieramy coś, co nie do końca jest z nami okej, w sensie zgodne, no to też dobrze byłoby zdawać sobie z tego sprawę. Myślę, że to mamy zagospodarowane, czyli trochę ten cel początkowy. Ja jeszcze lubię korzystać z takiego narzędzia w tym podejściu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, czyli patrzeć na twoje zasoby, bo byłeś już w wielu sytuacjach zmiany, tak. Więc już mniej więcej masz jakieś doświadczenie w tym.
I często pojawia się to pytanie, no jak się zmotywować? No i ja wtedy odpowiadam przewrotnie, no tak jak do tej pory się motywowałeś. Mhm. Czyli spójrz na te doświadczenia, które... To zadaj sobie to pytanie, kiedy ty byłeś najbardziej zmotywowany? Mhm. Co się wtedy działo? Jakie były warunki? I z drugiej strony, kiedy ty byłeś najmniej zmotywowany? Mhm. Co powodowało, że wybijasz się z tego, że opada twój entuzjazm, że nie chce ci się działać dalej? I mamy dosyć dużą łatwość w przypominaniu sobie tych elementów, kiedy my rzeczywiście byliśmy najbardziej zmotywowani. Chociaż często mam wrażenie, że nie bierzemy pod uwagę w kontekście tego pytania o motywacji, nie bierzemy pod uwagę samej takiej skuteczności wywołanej na przykład negatywnymi aspektami. Mhm. Czyli pamiętamy o tym, że jak bardzo mi się chciało, jak byłem w nowej pracy, bo wszyscy we mnie wierzyli i mi kibicowali, ale nie pamiętam tej motywacji, której nabrałem w momencie, kiedy zobaczyłem, że do napisania pracy licencjackiej zostały mi 2 tygodnie. I wtedy poczułem, że kurczę, to już naprawdę jest bardzo późno, więc no, spinam się całkowicie. I żeby nawet te elementy związane z takim czasami no tą negatywną motywacją brać pod uwagę w kontekście tego, jak ona potrafi wpłynąć na to, jak my potrafimy się spiąć, zebrać w sobie i poświęcić dużo. Często spotykam się z tym, że ja wtedy nie miałem takie poczucie, że muszę to zrobić. Nie sądziłem, że byłbym do tego skłonny, żeby nam zarwać kilka nocek, żeby coś dokończyć. Trochę według tego powiedzenia, że no, dopóki nas ktoś nie wrzuci w taki bir zadań, że wiemy tyle, ile na ile nas znamy siebie, na tyle, na ile nas sprawdzono. Tak, więc czasami warto brać też, czerpać z tych doświadczeń trudnych, żeby no, trochę znaleźć tą wiarę w to, że my jesteśmy pewne rzeczy w stanie zmienić. I absolutnie nie bagatelizować tego elementu związanego z tym, co nas demotywowało. I jeżeli widzimy, że przebywanie z jakimiś ludźmi nas demotywuje, to jest dla nas bardzo ważna informacja, żeby w procesie zmiany, w którym jesteśmy, na przykład minimalizować ten kontakt. Tak. Jeżeli widzimy, że ja sobie tylko przejrzę tego Instagrama, i pooglądam tego Instagrama i to powoduje, że nie chce mi się już pracować, no to świadomie podchodzić do tego, żeby odrzucać takie rzeczy. Mhm. Czyli gromadzić tą wiedzę na temat rzeczy, które na nas negatywnie wpływają oraz pozytywnie. Mhm. I niczym zaskakującym nie jest, żeby robić więcej tych, korzystać z tego, co na nas pozytywnie wpływa i omijać albo odcinać te, które są negatywne. I to brzmi jak truizm i każdy sobie pewnie pomyśli, no przecież to wiadomo. Ale nikt tego nie robi, nie korzysta, może nie świadomie nikt, ale pomijamy te narzędzia, które są dla nas najbardziej skuteczne. Bo zakładamy, że trochę pewnie ludzie słuchają tego odcinka szukając takiej magicznej pigułki, o, będą narzędzia, to wykorzystam coś, coś wyjątkowego. Często my mamy tę wiedzę i ja też pracując indywidualnie z ludźmi, no oni są czasami wychodzą z takim zaskoczeniem, no kurde, tak, no ja wiem, co robić. Mhm. Rzeczywiście. Tylko muszę zacząć to robić. Czyli przechodzimy do tej cięższej rzeczy. No, tak, tak, ja się zgadzam i tu rzeczywiście, tak jak mówisz, no to są po prostu takie oczywiste oczywistości, nie? Cytując klasyka. Natomiast tutaj też jest kilka takich elementów w tym, co mówisz, o które warto zahaczyć, bo z jednej strony zgadzam się absolutnie, że jest ta na przykład negatywna motywacja, gdzie tam rzeczywiście masz jakiś tam krótki deadline, ten raport, ta praca magisterska. Czyli to są takie rzeczy, wiesz, że jednorazowo czasami muszę to po prostu zrobić, odhaczyć, bo tam no, coś mi to da w życiu, nie? Więc myślę tak jednorazowo, w sensie jest to w stanie cię tam, wiesz, zmotywować cię spiąć, bo podcast nagrywam, to musisz się przygotować i tak dalej. Na przykład, ale jeśli natomiast mówimy o jakichś takich zmianach poważniejszych życiowych, nie? Długoterminowych, czy wiesz, czy wyjechać z kraju, czy zostać, czy zmienić pracę, czy tam w ogóle ścieżkę kariery i czy nie zmienić. No to tutaj się trochę komplikuje, nie? Bo ta negatywna... I tak i nie, bo... No dobra, przepraszam, dokończ. Dawaj. Co masz na myśli, no? Bo myślę, że my... Wiesz, kiedy ja nie obserwuję zmian, kiedy ludziom
ludzie nie mają deadline'u i jest im trochę źle. Tak. Jestem w korporacji, nie lubię tej pracy w sumie, ale są benefity. Tam ubezpieczenie, opieka medyczna. Więc dlatego właśnie tu jest ta, to jest znowu to ryzyko straty, nie? Po prostu tego, że jest mi jest wygodnie po prostu, jest mi komfortowo i po prostu jest to, że ja, ta obawa przed tym, że ja mogę coś stracić po prostu. To nas po prostu motywuje bardziej, nie? Strach przed tym, że ja stracę to, co mam i że teraz będę musiał włożyć więcej pracy, więcej wysiłku i że teraz w tym nowym miejscu czy cokolwiek tam nowego, nowym związku, no bo to mówimy praca najczęściej, nie? Ale to mogą być nowe relacje, nowa jakaś sytuacja życiowa i tak dalej, że to teraz będzie, kurczę, ciężkie. No i kiedyś spotkałem się z takim ładnym cytatem, który trafnie to opisuje, że to cierpienie codzienności musi być większe niż strach przed zmianą. Mhm. Czyli jeżeli ty jesteś rzeczywiście w tej w miarę dobrej pracy, w miarę dobrym związku, w miarę dobrze się dogadujesz z rodziną. Mm-hmm. Przynajmniej przez ten pierwszy dzień świąt jakoś sobie dajemy radę. To pokazuje, że nie jest tak źle. Mm-hmm. I często ludzie wtedy mówią sobie, no to jeszcze wytrwam. Nie? To mi ten jeden dzień przetrwam. Tak? No, ten mój szef to tam tylko w ten jeden dzień przyjeżdża i wtedy się nie da go wytrzymać. Mm-hmm. Ale ogólnie to jest w porządku. Albo jeszcze jedną taką kłótnię przetrwam. No, dam sobie radę z tym. I to powoduje, że nie ma tak, że jakby było bardzo źle, to te osoby zmieniłyby tę pracę od razu. I ja czasami przewrotnie życzę ludziom z jednej strony dla ich dobra tego, żeby sytuacja się diametralnie zmieniła, bo to może ich popchnąć do zmiany. Dlatego też jak mówisz o tym, że o ile ta motywacja negatywna może działać krótkoterminowo, myślę o tym, że może być tak, że jeżeli ktoś ma na przykład określony czas, że dobra, daję sobie pół roku na to, żeby zmienić pracę, to może być rzeczywiście, bo dłużej w tej robocie nie wytrzymam i nagle zmienia się szef po 2 miesiącach i w sumie nie jest tak źle, nie jest tak tragicznie, to może rzeczywiście odpuścić. I dlatego też mówię o tym, bo Bartek Czekała, który zajmuje się językami, produktywnością, on mówił o takim bardzo specyficznym sposobie motywowania się, jakim są zakłady. Nie wiem, czy kiedyś gadałeś nie, o tym. Nie, nie, nie. On mówi o tym, żeby samemu wykorzystać tą motywację negatywną na sobie. Czyli wchodzisz w zakład i zakładasz się o, nie wiem, na przykład zmianę pracy. No, posłuszmy się tym przykładem. I określasz, jak to ma wyglądać, po czym poznamy, że rzeczywiście ta praca zostałaby zmieniona, albo przynajmniej, wiesz, może zmiana pracy to jest ciężka rzecz, bo ciężko jest powiedzieć, gdzie. Nie zawsze to będzie zależne od ciebie, ale na przykład, że tam wyślesz 100 CV, nie wiem, zdobędziesz jakieś umiejętności, które by cię przybliżyły do tej zmiany pracy i dajesz sobie czas na to, na realizację, powiedzmy 3 miesiące. I ważne jest to, żeby założyć się o coś, co będzie dla ciebie miało wielką wartość sentymentalną, czyli mogą to być pieniądze, jeżeli strata pieniężna będzie dla ciebie bardzo trudna. I warto też mieć na względzie to, że z jednej strony to są pieniądze, ale to na niektórych osoby nie działają, czyli można na przykład tym manewrować, czyli okej, to wpłacisz pieniądze na partię polityczną, której nie lubisz. I na przykład napiszesz o tym na swoim Facebooku. Czyli żeby jeszcze bardziej to podbić. Albo na przykład, jeżeli masz jakiś zegarek po dziadku, który dla ciebie bardzo dużo znaczy, no to mówisz o tym, że to będzie coś, co będzie na szali. Tim Ferriss chyba w jednej ze swoich książek opisywał, że miał zdjęcia nago w takim trykocie baletmistrzowym. Okay. I jeżeli czegoś nie miał nie zrealizować, to druga osoba miała to wrzucić do sieci. Okay. Więc te stawki potrafią być bardzo wysokie. To znaczy, że trochę kręcimy sami na siebie bat. I zresztą chyba u wspomnianego Przemka Górczyka doktor Alicja Puścian też mówiła w kontekście ekonomii behawioralnej, że to są bardzo skuteczne metody, gdzie my po prostu sami siebie zmuszamy do takiej pracy. Ja parokrotnie stosowałem to na sobie i rzeczywiście to jest skuteczne. Jasne, nie jest dla wszystkich z tego względu, że tutaj liczy się też odporność układu nerwowego, bo nie każdy będzie tak dobrze działał pod
Presją. Pod presją. Myślę, że tutaj czasowość tej presji jest ważna. Czy to będzie rzeczywiście zryw tygodniowy, czy półroczny? No, dzięki temu ja się nauczyłem języka w pół roku na jakimś satysfakcjonującym poziomie. Bo ktoś miał twoje zdjęcia wrzucić do siebie. Nie, ja się założyłem o podcast, że jeżeli się nie nauczy, to go skasuję. Więc rzeczywiście to było dla mnie takim wyzwalaczem. Więc to jest ciekawa metoda, nie dla wszystkich. Trzeba dobrać narzędzie po prostu do osoby, tak jak mówiliśmy, nie? Że ale po prostu... ja też nie rezygnowałbym z tego. To znaczy, że jeżeli nawet nam się wydaje, że ona nie jest dla nas, to warto byłoby na przykład, nie wiem, z nami się założyć o coś takiego, bo co ciekawe, najczęściej zakładali się ze mną ludzie, którzy byli najbardziej sceptyczni do tej metody. Potem się przekonywali i na przykład robili coś dla siebie takiego bardzo wartościowego. Czyli nie bagatelizowałbym tego, że warto byłoby to czasami zrobić, nawet jeżeli nam się ta metoda nie do końca podoba. Może mam wrażenie, że to jest też rada, która dotyczy wszystkich metod, które będziemy omawiać. Tak, pewnie tak. Natomiast ty wiesz, tak jak mówisz. No, nie spodobało ci się. Nie. Brzmi fajnie, naprawdę. Ja nie stosowałem na sobie, natomiast wychodzę mam takie przekonanie też wewnętrzne, że jak my się musimy do czegoś zmuszać, to zastanawiam się, czy my tego naprawdę chcemy, nie? Ale w takim kontekście... Może... No proszę cię, to jakbyś pogadał ze mną codziennie rano, to ja bym nie wstawał. Okej, no dobra, masz rację. No dobrze, okej, w takim kontekście tak. Pewnie to w zależności od takich porannych nawyków, wstawanie, bieganie i tak dalej. Myślę, że to jest też pułapka związana z kwestią z tym, że często spotykam się z tym, że czy ja tego chcę, bo mi się nie chce tego robić. Czyli trochę nie chcę poświęcić pracy, tego wysiłku związanego z tym, żeby coś osiągnąć. Bo my często widzimy, wiesz, no, tego Phelpsa na tym pierwszym, na podium, na pierwszym miejscu, ale nie widzimy całej tej pracy, którą on wkłada w tą nudną, żmudną codzienność. I może nam się wydawać wtedy, że ta motywacja to jest taki po prostu, to jest ten zryw, który będzie trwał, on bardzo szybko opada. Tak, dlatego... bo to musi przejść w nawyki, nie? I konkretne jakieś takie benefity, które, wiesz, nasz organizm, nasze ciało, czy w życiu zaczniemy zaobserwujemy i to po prostu nam wejdzie w krew, nie? Pod tym kątem. Natomiast znowu ja myślę o takich właśnie długoterminowych, jakichś tam większych zmianach życiowych i może to jest kwestia rzeczywiście pewnie indywidualnej preferencji, gdzie ja po prostu mam wrażenie i też... myślę, że to jest mniej stresujące dla nas w ogóle życiowo, jeśli my na przykład, jeśli to wszystko jest cały czas ta kwestia na przykład tej zmiany pracy, czy tego, czy zostajemy w związku, czy nie zostajemy w jakimś związku, to jest kwestia rzeczywiście takiej zimno-ciepło i tam jesteśmy w takim momencie zawieszenia, no to jest okej. Natomiast w momencie, gdy nie jest okej, ale ja wolę rzeczywiście już w takim momencie zacząć się zastanawiać, czuję, że coś mi nie gra i co ja mógłbym zrobić i zacząć właśnie szukać tych możliwości czy tych kroków ewentualnie, żeby to życie zacząć odmieniać i sprawdzać, czy rzeczywiście mam na to zasoby, czego się boję, jakie są rzeczywiście z tym ryzyka, co się może stać najgorszego i tak dalej, sobie pozadawać takie pytania samodzielnie albo z kimś, niż na przykład pozwolić sobie dojść do takiej sytuacji właśnie skrajnej, w której gdzie rzeczywiście firma się zamyka, przynoszą wszystkich do Indii, albo tam biznes i tak. No, codzienne sprawy w korporacjach, nie? Albo rzeczywiście dochodzi już do jakichś naprawdę takich, nie wiem, traumatycznych wydarzeń w jakichś tam, wiesz, relacjach i tak dalej. Więc gdzie naprawdę już nie masz wyjścia, tylko po prostu spakować walizki, nie? Więc ja mam poczucie, że ten moment takiego właśnie zimno-ciepło, gdy czuję, że coś nie gra, nie mówię, że to od razu trzeba to zmieniać, bo znowu, może to jest tak, że ja patrzę na wszystkich innych tam, co wrzucają zdjęcia na Instagramie, właśnie pary, które gdzieś tam skaczą razem do basenu na Bali i mam poczucie, że o Jezu, mój związek tak nie wygląda, to ja też tak muszę, nie? I potem mam takie poczucie, że się właśnie z kimś porównuję, a tak naprawdę to pytanie, czy ja tego chcę, czy nie chcę, może ja mam zupełnie inne rzeczy w tym związku, czy w obecnym życiu, które, wiesz, mnie satysfakcjonują, ale się po prostu porównuję nie z tym, z kim powinienem. No więc to jest kwestia zdiagnozowania tego. Tutaj cię zatrzymam, bo zaraz będę chciał pogłębić temat właśnie porównywania się, ale jeszcze wracając do... No i umknęła mi myśl.
Tak, wracając do tego, bo pojawiła ci się taka obawa, czy to jest dla wszystkich, czy, mhm. jak, czy to jest takie zmuszać się na siłę, po prostu się przycisnąć, żeby pewne rzeczy zrobić. Zauważyłem, były pewne badania, które pokazywały, że ludzie, niektórzy działają skutecznie w kontekście zapamiętywania, jeżeli to jest gra, pobawimy się, tam hi-hi. Czyli nie ma tej zewnętrznej presji, która miałaby powodować jakby uniemożliwianie po prostu uczenia się, a z drugiej strony były osoby, które miały się uczyć pewnych rzeczy pod presją i zmienne osobowościowe warunkowały to, która grupa jak się uczyła. Czyli znowu trochę trzeba to umieć dostosować do siebie. Czy my się dobrze uczymy, może nie, jak dobrze się czujemy pod presją i pod jakim natężeniem tej presji? Czy to jest, bo są tacy, którzy mówią, dobra, no to tam Cejrowski chyba sprzedał wszystkie swoje rzeczy i lodówkę i meble, żeby mógł podróżować, a niektórzy po prostu mentalnie nie byliby w stanie czegoś takiego unieść, żeby tak bardzo zaryzykować. Więc warto, no znowu wracamy do tego, żeby znać siebie i stąd też to moje pytanie związane z tym, co ciebie motywowało, w jakich momentach ty byłeś najlepiej zmotywowany, z tego względu, że też my jesteśmy bardzo skuteczni w dawaniu rad, co się dla nas sprawdziło innym osobom, co niekoniecznie musi być zasadne, to znaczy może w innych obszarach niż psychologia to rzeczywiście dobrze działa, ale w takich psychologiczno-rozwojowych no nie jest tak bardzo skuteczne. Tak, jak najbardziej. Dlatego, no tak jak mówię, w każdej takiej sytuacji, w zależności od klientów, no to analiza tej sytuacji, w której oni są, w której chcieliby być, co ich w ogóle skłoniło do tego, żeby coś zmienić. Bo tak jak mówisz, jeżeli te osoby są w tym obszarze ciepło-zimno i tak naprawdę bardzo często one nie przychodzą, nie rozmawiają, po prostu w tym tkwią i wiszą. Nie? Dopiero w momencie, gdy coś tam się zapali w głowie, to się, wiesz, zaczynają szukać tej opcji, możliwości, czy zmieniać, czy nie zmieniać. Jeżeli tak, to jak zmieniać i co można zrobić, żeby w jakąś stronę podążyć, nie? To jak się porównywać? No, najlepiej się nie porównywać, nie? W sensie, nie ma, oczywiście, to jest, wiesz, takie powiedzenie, że wiesz, no nie ma sensu, ale też wiemy wszyscy, że bardzo ciężko, nie? Się nie porównywać i że tak naprawdę to jest trochę taki naturalny nasz system, który się pojawia właśnie, gdy widzimy zdjęcie znajomych gdzieś tam na jakiejś rajskiej plaży. No ale to też myślę, że może być w tym jakaś, w tej nutce zazdrości może być jakaś prawda o nas, nie? W sensie w takim znaczeniu, czy my rzeczywiście tego chcemy. W co cię tokuje. Tak, w co mnie tokuje, nie? W sensie posłuchać trochę tego wewnętrznego głosu. Nie tylko go tak uciszać, albo absolutnie go nie kierować w stronę właśnie jakiejś zawiści czy tam zazdrości, tylko się zastanowić, że no właśnie, czy to jest coś, czego ja chcę, albo ewentualnie co mi ten głos mówi, że czego mi brakuje w życiu, nie? Dokładnie, czyli tak trochę zadać sobie to pytanie, że o co właściwie tobie chodzi? Tak. Bartek, nie? O co mnie chodzi? Żeby nie traktować tego tak bezpośrednio, ale z drugiej strony też myślę, że te porównania społeczne są mimo wszystko jakimś wskaźnikiem, czy idziemy w dobrą stronę. To znaczy nie bagatelizowałbym tego i całkowicie nie odrzucał, nie porównuj się i swoją drogą, tak. No chyba, że jesteśmy naprawdę bardzo skonkretyzowani na tym, że wiemy, co chcemy, ale w połączeniu, że to już jest krok, który ma być raczej drogowskazem w momencie, kiedy my już wiemy, czego my chcemy, jakie są nasze oczekiwania. Czyli wtedy możemy sobie powiedzieć, okej, ja wiem, no powiedzmy, chcę zostać tym podcasterem najlepszym, więc ja będę się porównywał z innymi podcasterami, a nie z ludźmi, którzy na przykład pracują na etacie. Czyli znajduję swoją grupę odbiorców i teraz pytanie, znowu wracamy do tego, czy ciebie to motywuje, czy demotywuje? Bo tak. Mogą być takie sytuacje, że porównywanie się z innymi będzie sprawiało, że, no, że ty będziesz się zatrzymywał. Chociaż miałem ostatnio śmieszną sytuację na siłowni, że wchodziłem na jedną maszynę po dziewczynie. I był większy ciężar. Niż robiłem. I myślę sobie, no nie. Obniżyć. I zrobiłem z tym ciężarem i nagle się okazało, że się da. I z jednej strony mówię o tym jako
czymś śmiesznym, ale to oczywiście można wykorzystać jako czy to ograniczenie nie jest rzeczywiście trochę w mojej głowie. To znaczy, czy ja nie zaniżam swoich możliwości, jakby, żeby dobrze się poczuć, czy ja rzeczywiście daję z siebie tak naprawdę wszystko w tej sytuacji, w której się znalazłem. Tak. Ja wiem, że to jest no, takie górnolotne, ale myślę, że warto czasami doszukiwać się tego i szczerze sobie na te pytania odpowiedzieć, czy rzeczywiście to było wszystko, na co byłem w stanie zrobić. No bo my się, wiesz co, tutaj od razu odnosząc się do tego porównywania, no my się wielu rzeczy boimy, nie? I jest wiele w naszej głowie po prostu takich lęków, strachów. Ale prawda jest taka, że wszyscy się boimy, nie? Zawsze jak zaczynamy robić cokolwiek, idąc gdzieś po raz pierwszy na siłownię, czy zaczynając, wiesz, podcast, czy zmieniając pracę, w każdym jest jakaś, wiesz, taka nutka po prostu stresu i ściśnięty żołądek i tam, wiesz, nie jesz dwa dni. No, kurczę, wszyscy to mamy, nie? I ja zaczynając jakieś tam projekty podcastowe i pewnie ty w jakichś tam różnych sytuacjach życiowych i to jest normalne, tylko kwestia jest teraz tego, czy ty potrafisz to sobie poukładać w głowie, właśnie zracjonalizować i przejść trochę nad tym, że no to jest, idzie za tym jakiś rozwój, idą za tym jakieś benefity, idzie za tym jakaś taka moja tożsamość znowu, która jest mi bliska, nie, że ja jestem osobą, która próbuje, która testuje, która chce kształtować swoje życie, chce je budować, chce zmieniać, a nie tylko je przeżyć, nie? Tak, że ona sobie po prostu jakoś tam będzie. Nie być na fotelu widza. No, dokładnie. Więc myślę, że ten strach jest takim elementem, który się bardzo często po prostu jest paraliżującym i myślę, że to, wiesz, ja zrobię teraz taką bezczelną autopromocję, ale w tym moim ostatnim podcaście, w sensie projekcie podcastowym, wiele... Pozytywnym miesiącu, w którym też brałeś udział. Nie, no to jest świetny projekt, więc śmiało. Więc, ale chodzi o to, jakie ja komentarze dostawałem, czy opinie od osób. Opowiedz, co to było. Osób. Pozytywny miesiąc to jest, wiesz, no podcast, gdzie tam różne osoby, które mają bardzo ciekawe doświadczenia, które ja osobiście uznaję za autorytety czy ekspertów w różnych branżach. Zaprosiłem te osoby do podzielenia się krótkimi historiami ze swojego życia, które tymi historiami, żeby to były historie, oczywiście z jakąś tam pozytywną, ciekawą, wartościową lekcją, ale która nie zawsze wynikała z jakichś takich łatwych czy przyjemnych chwil w ich życiu, nie? Czyli, że po czasie widzisz, że coś ci to dało, że coś zmieniło w twoim życiu, ale to same doświadczenie nie było zawsze przyjemne, nie? Czyli to były jakieś takie wartościowe lekcje, które coś zmieniły w swoim życiu u tych osób. No i wiesz, krótka forma, rzeczywiście 10-15 minut do kawy. Natomiast przechodząc do sedna, ilość komentarzy czy opinii, które ja dostałem od słuchaczy w stylu: Boże, to te wszystkie osoby, które ja gdzieś tam śledzę w internetach, to one też mają takie problemy? W sensie to też mają takie wyzwania? To też sobie gdzieś tam z tymi rzeczami nie radzą i tam, wiesz, też się wkurzają w korkach i też na przykład jak była pandemia, to stracili robotę i w ogóle. I wiesz, potem ci też niektórzy właśnie goście, prelegenci do mnie pisali, mówią: kurczę, dostałem tyle informacji, czy tam dostałam, że ludzie mnie zobaczyli w ogóle nie jako jakiegoś tam eksperta, który tam się pokazuje, tylko po prostu człowieka, nie? Bo my sobie wyobrażamy, że tam, wiesz, tutaj wszystkie figury, influencery w internetach, to po prostu wszystko tam im mlekiem i miodem, a to, no, to też ci ludzie przekraczają jakieś swoje prywatne granice, wystawiają się na ten hejt i tak dalej. To już mówimy na przykład o tych przykładach. Ale takich strachów czy obaw, które gdzieś tam możemy mieć przy każdym zmiana pracy, że tam nowi ludzie, że w ogóle nowy szef, nie mam pojęcia, co to będzie dalej. No to jest mnóstwo tych rzeczy. Więc to są naturalne stany. To są naturalne rzeczy, to są naturalne stany, nie? Więc i tu myślę, że no my nikomu nigdy nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co on ma zrobić w tej sytuacji, nie? Natomiast no to jest kwestia znowu albo słuchania emocji ciała, albo jeżeli ktoś znowu jest bardzo emocjonalny, no to racjonalizacji tego i przełożenia tego na konkretne plusy i minusy w danym momencie, nie? Żeby po prostu szukać jakiejś takiej możliwości, nie? No, myślę, że to jest bardzo ważna rzecz, żeby działać pomimo tego strachu, który odczuwamy. Jeżeli on nie jest na tyle intensywny, że jest aż paraliżujący, no to wtedy warto chyba po prostu zwrócić się do specjalisty, żeby nauczyć się zarządzać tymi emocjami, żeby one dla nas... No bo emocje nie są niczym innym, niż taką bardzo pierwotną formą komunikacji i dawania nam sygnału: ej, zwróć uwagę na to.
Więc myślę, że to, że pojawia się lęk, no to... To jest naturalne i po prostu musimy go oswoić, nie? Mhm. Albo po prostu, jak to się mądrze mówi, po prostu bój się i rób, nie? W sensie ja też zaczynając i też zawsze jak, wiesz, jakiekolwiek tam moje podcasty, czy robię jakieś takie nowe szalone pomysły, mi przyjdą do głowy i mam wysłać tego pierwszego maila, czy zadzwonić do kogoś, to się z tym zbieram przez czasami kilka dni chodzę, nie? I po prostu po czym... To trwa minutę, nie? Napisać, wysłać. I potem się okazuje, no wcale, no okej, okay, no najwyżej ktoś nie odpisze, najwyżej ktoś się nie odezwie, no najwyżej, wiesz. Są jakieś, albo właśnie ten najczarniejszy scenariusz, no to co najgorszego się stanie? No przecież nie umrę gdzieś tam pod mostem, bo kogoś zaprosiłem do podcastu, albo coś tam, wiesz. No ten plan B, ewentualnie w takiej sytuacji, ten plan wyjścia, droga wyjścia ewakuacyjna, no też jest dobrą opcją do posiadania. Przeanalizowanie sobie tego, co ja mogę zrobić, gdyby rzeczywiście się ten najczarniejszych scenariuszy po prostu zrealizował, nie? Więc albo jeżeli rzeczywiście wiem, że potrzebuję jakiegoś dodatkowego zabezpieczenia, żeby właśnie, nie wiem, przejść na działalność swoją, nie? Czy tam zacząć realizować swoje rzeczy i tak dalej. Słucham? Jesteś w procesie. Nie, ale po prostu tak rzucam taki, wiesz, taki przykład, bo wiem, że na przykład dla wielu osób to może też być, wiesz, tam pracuję na etacie, a mam jakieś pomysły na swoją jakieś tam działalności, nie? I tu podłóżka finansowa tutaj, kiedy to zrobić, jak to łączyć i tak dalej. Więc no posłuchanie siebie, co ja w takim razie potrzebuję, żeby móc, wiesz, przejść do działania, co mi da ten komfort i poczucie bezpieczeństwa. Plus rzeczywiście jest jedna rzecz, myślę, która tak mi przyszła do głowy, a bardzo podstawowa, o której my totalnie zapominamy, czyli właśnie nasze ciało, nie? Bo ciężko jest mówić w ogóle o jakiejkolwiek zmianie w naszym życiu, kiedy my na przykład jesteśmy na to fizycznie gotowi, nie? W takim znaczeniu, że ja na przykład patrząc też na moje ostatnie 3 lata, wiesz, bycia ojcem, młodym ojcem z 3-letnim dzieckiem, gdzieś tam, wiesz, nieprzespane noce i tam i rzeczy z tym związane, to ja na początku, i to mi się tak cudownie zbiegło, że ja zaczynałem akurat podcast 2 miesiące przed narodzinami mojej córki, więc super. I tam ambitne założenia, że ja teraz co tydzień będę publikował podcast. No i szybko się nauczyłem rzeczywistości. Szybko się zweryfikowało. Tak, szybko się rzeczywistość mnie zweryfikowała. Więc, no i wiesz, i kwestia, jeżeli ja czuję, że nie jestem w stanie, nie, że chciałbym, że mam jakieś tam wizje, że zmiana pracy, że tutaj, że jakieś nowe projekty, że jakieś marzenia, że tam podróże, ale po prostu, wiesz, mam inne rzeczy, czy po prostu no, na tym etapie życia no, tam pal licho, wiesz, tam no, dziecko niewyspanie, jedna rzecz, no ale mogą być różne problemy, mogą być różne choroby, mogą być różne rzeczy, które gdzieś tam obniżają naszą odporność, po prostu samopoczucie fizyczne, nie? Jeżeli my o to nie zatroszczymy się, nie? Czyli jeżeli nawet w pewnym momencie, wiesz, to samopoczucie, wiesz, to też może być objaw różnego rodzaju, wiesz, problemów, czy też z którymi się mierzymy w innych obszarach życia, więc to wszystko jest po prostu holistyczne. Natomiast, no żeby w ogóle móc coś zmienić, to my musimy mieć zasoby w sumie i wiesz, i fizyczne, i emocjonalne, i doświadczenie, żeby to był nasz po prostu silnik taki napędowy do tego. Czyli zadać sobie pytanie, czy ja rzeczywiście mam zasoby energetyczne, czasowe, finansowe na to, żeby to było w tym momencie. Tak, dokładnie. A jeśli nie mam, to co musi się zmienić, żebym miał? Czyli żebym to jest to ruszyć? Obstacles i plan, jak sobie dać z tym radę. No. No myślę, że to jest ważny aspekt, ale z drugiej strony znowu, jeżeli jesteś zmęczony lekko, to się zmuś, dużo to odpocznij. Tak. To znaczy, żeby też nie dawać, nie chciałbym, żeby to wybrzmiało, żeby czekać na ten taki odpowiedni idealny moment. Idealny moment, bo go nigdy nie ma. Tak, bo go nigdy nie ma i z drugiej strony, jak rozmawiam z ludźmi, którzy dużo osiągają, no to oni tak mówią, no Dawid, ja się zajeżdżam, no i taki jestem, no to nie ma takiej drogi na skróty w tym wszystkim, że to zawsze rzeczywiście jest ten moment, w którym musisz pociągnąć te 2 etaty. Ale trzeba to robić rozsądnie. To znaczy, że jeżeli ta praca ma być ciężka, to ma być mądra również, żeby ona do czegoś cię doprowadziła, a nie... No, myślę, że to jest trochę ta bolączka pracy w niskopłatnych miejscach, w których pracuje się bardzo dużo, jest wyczerpująca i no, jakby nie doprowadza do niczego więcej, niż umiejętność spłacenia po prostu, tak, wiesz, takiego bytu codziennego. I no i to jest taka praca trochę, która zabiera duszę i marzenia. Że często jak
może nie pracuję z takimi osobami, ale takimi, które bywały w takich miejscach, mówią o tym, że to po prostu ich mocno wypalało pod względem tego, że takiego bez sensu. Mhm. Także czasami no, trzeba, może być tak, że trzeba zastosować jakieś radykalne działania, żeby wyjść z tego błędnego koła, w którym się znaleźliśmy. Radykalne albo z drugiej strony małe. W sensie, bo wiesz, bo są osoby oczywiście, które mają, wiesz, zasoby i mają przestrzeń na to, że tam te dwa etaty zapierdzielam i po prostu spinam się i jeszcze ciągnę. Tak 10 lat i... Tak, tak. No jeżeli mają wsparcie gdzieś tam w rodzinie albo po prostu, wiesz, no są świeżo po studiach albo no tam masz po prostu zasoby, tak? Jakiekolwiek, tak? Czy te energetyczne, czy czasowe, czy po prostu finansowe, bo to jest na kilku tutaj poziomach, nie? No to super, nie? To dajesz, ale wyobrażam sobie, że może nas słuchać, wiesz, mama trójki dzieci, która pracuje gdzieś tam właśnie w korporacji i ma tam, chce jakiś sobie biznes, nie wiem, swój odpalić, jedną jakąś osobową działalność gospodarczą, wiesz, tam mąż pracuje na etacie, no i gdzie tutaj masz, wiesz, drugi etat, gdzie tutaj dzieci, ja z jednym czasami po prostu, nie wiem, jak mi dzień to jest niesamowite, nie? Jak ja słyszę, że ktoś ma trójkę dzieci, to... To jest po prostu nagrody i pokłony. Natomiast, no to wiesz, to wyobrażam sobie, że tutaj te osoby nas słuchają i mówią sobie, no chyba jaja sobie robicie, nie? Więc z drugiej strony, w tego typu sytuacjach, i to też jest, wiesz, na przykład idąc za, też mówiłeś o tej wyuczonej bezsilności Seligmana, to też psychologia pozytywna za tym idzie, cały efekt flow, który pokazuje, w sensie w te momenty, które nam dają energię, że pierwsza rzecz, że my najbardziej jesteśmy tacy zmotywowani do działania, gdy ten wysiłek jest troszkę powyżej naszych możliwości obecnych, nie? Gdzie to jest w sensie tak, no to wysięgasz ręką po to jabłuszko i tak ci brakuje 2 centymetry do tej gałęzi, nie? Więc tak podskoczysz, podłożysz coś tam i już masz, nie? Czyli czujesz po prostu, musisz zrobić jakiś wysiłek i to jest taki moment, kiedy ty rzeczywiście, ta motywacja się tak najłatwiej ją rzeczywiście uzyskać, bo jak coś za wysoko wisi, no to absolutnie to się poddajesz, jak jest za nisko, to się nudzisz. Więc to jest jedna rzecz, no a druga tak naprawdę, no to właśnie są te małe kroki w tej drodze, nie? Czyli po prostu zastanowienie się, no okej, mam ten wielki cel, tą zmianę pracy, czy tam, no nie wiem, no, uczepiliśmy się tej zmiany pracy, tam założenie działalności gospodarczej. No bo najczęściej to, taki jest cel. No tak, myślę, no bo często gdzieś to tam wokół tego krąży. Nie? Przekwalifikowanie się. Tak, ale no to mogą być jeszcze kwestie właśnie, wiesz, tam życie prywatne, jakieś związki i tak dalej, więc to można rozłożyć na różne rzeczy. Natomiast Mów. No, więc małe kroki, nie? Czyli co mogę zrobić w pierwszej kolejności, nie? Czyli po prostu ta praca, czy ta działalność gospodarcza, odkładać sobie tam, nie wiem, no, co tydzień tam stówkę dodatkową na poduszkę finansową, nie? Albo przeglądać sobie te oferty pracy. To teraz bułkę. No, ja wiem, no to tam może w czasach dobrej inflacji ktoś to będzie słuchał. No, w każdym razie. Wiesz, jakieś takie rozbicie sobie tego słonia i znowu na te małe kawałki, nie? I próbowanie krok po kroku, tak żebyśmy po prostu cały czas mieli poczucie, że idziemy w tą stronę. Może, wiesz, na tyle, na ile mamy możliwości, na tyle, ile mamy zasoby, to wiesz, to już jest lepiej, nie? Bo ja też, ty mówisz, że no, znasz osoby, które właśnie się spinają, zapierdzielają, ale ja z kolei właśnie też mam wiele osób, które, no właśnie, przytłoczone są różnymi rzeczami, mają poczucie, że kurczę, utknęłam i po prostu tu, wiesz, kocham rodzinę, kocham, wiesz, mam, no to praca jest okej, ale daje mi stabilizację, mam ten luksmet w benefitach, wiesz, dzieci jak potrzebują, to chodzą do lekarza i teraz jak mam to wszystko wziąć zastawić, nie? No to jakiś, wiesz, to trzeba umieć zbudować sobie ten balans, w sensie i powoli iść w tamtą stronę. No, poczekać, aż cierpienie będzie na tyle duże, że się... Albo poczekać, tak, albo jak się firma przeniesie do Indii, no to wtedy nie będzie wyjścia, nie? Nie, to tak, wiesz, już prześmiewczo o tym mówię, ale bo to takie podejście w niektórzy terapeuci tak podchodzą, że jak komuś termin nie pasuje, to znaczy, że za mało cierpi, że ta motywacja do pracy nad sobą nie jest na tyle duża. Ale chcę wrócić do tego, co powiedziałeś, bo myślę, że to jest kluczowe właśnie w kontekście pracy nad sobą i zwłaszcza z osobami, które mają tendencję do prokrastynacji. To znaczy, że ten cel jest na tyle duży i przytłaczający, że nie rozkłada, że to ojej, to jak mam wchodzić na to Kilimandżaro, to ja w ogóle nawet nie będę próbować. Czyli jak temu przeciwdziałać?
tak jak mówisz, zastanowić się nad tym, jakie, co mogłoby być takim drobnym krokiem, który ja mógłbym wykonywać, który miałby mnie do tego doprowadzić, zastanowić się w ogóle, co mogłoby być tym pierwszym krokiem. Tak. I najczęściej ten pierwszy krok, drodzy słuchacze, jeżeli mielibyście wyciągnąć chociaż jedną rzecz z tego odcinka, to, żebyście zastanowili się, jaka jest ta pierwsza, drobna, najdrobniejsza rzecz, którą mielibyście zrobić w kierunku zmiany. I ją zrobić dzisiaj. Tak jakby zapauzować teraz, jakby serio, zapauzować teraz ten podcast i to zrobić, bo nie potem, nie jutro, tylko właśnie teraz, w tym momencie. Bo my sobie będziemy gadać, a tu nie będzie zmiany. Tak. Wiem, że słuchacie dalej, więc macie zapauzować i rzeczywiście to zrobić. Wysłać tego maila z zaproszeniem do podcastu albo... Cokolwiek, No wy wiecie, to jest... Tak, właśnie to jest najlepsze, że my wiemy. No właśnie my wiemy cały czas. Pierwszą drogą coś tam rzeczą. Mam jakieś te myśli, pomysły, idee w głowie, te chęci zmiany życia, wiesz, czy zadzwonienie do tej osoby, z którą chcemy się spotkać. To tak, wiesz, to nie muszą być wielkie rzeczy. Dokładnie. I właśnie czasami warto, żeby nie były, bo zwłaszcza jeżeli mówimy o ludziach z wyuczoną bezradnością, czy którzy też mają problem z wiarą w swoje możliwości, no to te drobne rzeczy będą budowały to nasze poczucie sprawczości i skuteczności. Czyli warto jest też po prostu doceniać to, co my zrobiliśmy, no bo stajemy się lepsi w tym, co robimy codziennie, więc jeżeli codziennie sobie dowalamy, że nic nie zrobiliśmy, no to po prostu będziemy mieli czarny pas w tym, a nie będziemy zwracali uwagi na ten obszar związany z tym, o kurczę, rzeczywiście zrobiłem małą rzecz, ale w dobrym kierunku. Tak. I no nie oszukujmy się, jeżeli ktoś będzie może niezmotywowany, bo to nadużywane słowo, ale będzie chciał zmiany, to znajdzie 15 minut w ciągu dnia nawet pracy, żeby zrobić coś innego. Albo znajdzie sposób na to, żeby te 15 minut w ciągu dnia znaleźć. Albo... Jak ktoś nie chce, znajdzie. Jak to było? Jak ktoś nie chce, znajdzie powód. Jak ktoś chce, znajdzie sposób. Okej. Okay. Też takie powiedzonko, no. W tym kontekście. Więc myślę, że to też jest kluczowe, żeby pamiętać o tych małych krokach, które będą nas skrupulatnie przybliżać do tego, co byśmy chcieli, a już wiemy, w którą stronę chcielibyśmy iść. I myślę, że to też jest szalenie istotne w kontekście takiego planowania, bo często jak planuję z ludźmi w gabinecie tak od tyłu, czyli jaki jest efekt i powiedzmy, jakie musiałyby być kroki comiesięczne, no to się okazuje, że ojej, to ja nie mogę odkładać tego 100 zł, tylko ja potrzebuję odkładać 2000 zł. I wtedy zmieniamy trochę optykę. Okej, to co możemy zrobić, żebyś był w stanie odkładać 2000 zł? Tak. No i to jest trochę inne pytanie, niżeli to, że ktoś obudziłby się w pewnym momencie z tą przysłowiową ręką w nocniku, bo wydawało mi się, że to mnie doprowadzi, a okazuje się, że jakby rzeczywistość szybko to weryfikuje, że to nie jest możliwe. I trochę jest podobnie jak w kontekście, o którym ty mówisz, czyli ja mam trójkę dzieci albo mam dziecko, no to jest nowa rola, więc nie wiem, jak się będę w tym sprawdzał, no ale zakładam, że tam będę publikował co tydzień. A się okazuje, że publikowanie podcastu zajmuje całkiem sporo czasu. To czy ja rzeczywiście będę miał na to przestrzeń, żeby nie wierzyć w to, że jakoś to będzie, tylko bardzo skrupulatnie podejść do tego, zaplanować i potem zaufać temu procesowi, czyli jeżeli będziemy mieli plan, który będziemy dostosowywać, a też nie całkowicie na sztywno się go trzymać, to trzymać się go, jakby od niego zależało nasze życie, bo mam wrażenie, że zbyt często, zbyt łatwo jest powiedzieć sobie, dobra, to jutro się tym zajmę. Nie ma jutro. I tutaj chcę też odnieść się do takiego artykułu. On nazywa się bodajże Tail End i on ciekawie pokazuje, że jest o wiele później niż nam się wydaje. I trochę przeczytam ci to w kontekście takich przykładów. No. Załóżmy, że mówimy o takiej osobie, która ma 30 lat. Nie? Teoretycznie według danych GUS-u, jeżeli to jest mężczyzna, no to ma jeszcze 43 lata życia. No i do końca życia zostało mu 430 książek do przeczytania, zakładając, że czyta 10 książek rocznie. 215 filmów w kinie, bo chodzi co 2-3 miesiące na jedną operę, bo nie lubi, ale ktoś go jeszcze na pewno zmusi. 10 wyjazdów nad polskie morze, zazwyczaj jeździ raz na 4 lata. 10 openerów tych festiwali muzycznych, no bo po 40 przestanie mu się chcieć.
1700 wypraw rowerowych, gdy w sezonie jeździ dwa razy w tygodniu. 10 zmian pracy, bo obecnie zmieniam co 4 lata. Ponad 6000 treningów na siłowni, kiedy chodzi na nie 3 razy w tygodniu. 150 spotkań z rodzicami, bo widuję się z nimi kilka razy w roku. To jest ciekawe, bo też w tym artykule było pokazane, że ty już spędziłeś, jeżeli nie mieszkasz z rodzicami, to już spędziłeś ponad 90% czasu w twoim życiu z nimi i zostaje ci te kilka procent do wykorzystania. 10 mistrzostw świata w piłce nożnej do obejrzenia, 43 święta Bożego Narodzenia, 2 dzieci do wychowania, 3 auta do kupienia i 1 pies do zaadoptowania. I ja też o tym mówię, bo to dla mnie jest bardzo motywujące, że myślę sobie, a nie pójdę na ten, na trening na siłowni, a to może jakby wybiję się z tego rytmu publikowania co 2 tygodnie. I potem myślę sobie, ojej, jak sobie rozpiszesz ważne dla ciebie rzeczy i przekalkulujesz tak excelowo, ile ich zostało do końca życia dla ciebie, to każdy niezrobiony trening, każdy niewysłany mail, każde spotkanie z rodziną, którego nie odbyłeś, to ty już tego nie odzyskasz. Jakby to masz skończoną liczbę tych rzeczy. Czy ilość. Tak. I to jest jak najbardziej przerażające i motywujące w założeniu, że to jest dla ciebie ważne, nie? Tak. Jeżeli to są takie rzeczy właśnie, które właśnie zdefiniujesz sobie jako te kluczowe elementy wartości w twoim życiu i zdasz sobie sprawę z tego, ile tego jeszcze teoretycznie zostało, może się pojawić przerażenie w oczach i dobrze by było, żeby to był właśnie taki zapalnik do ewentualnie jakichś wprowadzenia zmian, co mogę zrobić, żeby było tego więcej, mniej, w sensie częściej. No bo wracamy do tej osobowości. Czy to jest coś, co będzie ciebie motywować, czy demotywować? No bo można podejść nihilistycznie, to skoro to wszystko można policzyć, to jaki jest sens? I co dalej? No a ja z drugiej strony, jeśli widzisz teraz, to tak trochę w kontrze, chociaż może nie do końca w kontrze, ale bardziej może też w jakimś stopniu dopełnienie tego tematu, a propos właśnie tej ilości czasu, która nam została. Cudowna książka, 4000 tygodni, to już polecamy kilka, Oliwiera Burkmana, też ostatnio bestseller, gdzieś tam krążący po różnych rekomendowanych blogach i nie tylko, która z kolei pokazuje właśnie, jak bardzo my się często w życiu przejmujemy rzeczami, które tak naprawdę nie mają sensu. W sensie, które mamy, są nam narzucone, albo jak olbrzymią mamy potrzebę nabrania, w sensie takiego produktywnego spędzania czasu i wykorzystania w ogóle każdej minuty na po prostu na robieniu rzeczy, które uznajemy za obecnie na przykład w życiu za jakieś tam ultraważne. Już abstrahując od tego, czy już jesteśmy na przykład właśnie w tym momencie ciepło-zimno, że tam nic nam się nie chce, albo że tam czekamy na tą zmianę, albo czy rzeczywiście jak już mamy to takie życie, które chcieliśmy, no to chyba niewiele osób jest w stanie, w sensie fajnie by było jak najwięcej osób, które ma to takie życie i jest w stanie powiedzieć, tak, jestem w takim miejscu, w którym chcę być. Natomiast wiesz, ta książka 4000 tygodni, no właśnie 4000 tygodni to jest tyle, ile trwa średnio po prostu życie człowieka tam bodajże do 70 czy tam 80 roku życia, a więc te 4000... W Polsce trwa krócej. No, natomiast wiesz, te 4000 z jednej strony są takie przytłaczające, natomiast to, co mnie z ciekawej perspektywy zainspirowało, to też tam jest taka fajna historyjka, czy taki fajny też przykład, troszkę tak jak ty podałeś tutaj o takim Exceliku, ile pewnych rzeczy, elementów w życiu nas czeka, to tam jest podany taki przykład takich sytuacji, że no są na świecie osoby, które mają tam żyją 100 lat. Możemy sobie, czyli zakładamy, że na każdym etapie istnienia po prostu ludzi, gdzieś tam jakaś taka jedna osoba, która pewnie na całym świecie, która dożywała tej setki, nawet jak tam średnia wieku była 30 lat, no to pewnie komuś się tam zdarzyło. No i jak się zestawić i automatycznie układa nam się taka linia czasowa osób, które mają powiedzmy 100 lat, nie? Czyli jedna osoba się urodziła, czyli w tym samym momencie jedna osoba, która miała 100 lat umarła, czyli ta osoba, która się urodziła. I wiesz, robi nam się taki ciąg życia osób, 100 latków troszkę na przestrzeni wieków. I okazuje się, że wiesz, od faraonów dzieli nas 35 takich osób. Nie? Od Henryka VIII 6. Okay. Od Chrystusa 20, nie?
20 stulatków. I wiesz, i sobie robisz tak, kurczę, czyli z jednej strony, wiesz, masz taką tą perspektywę, o której ty mówisz, właśnie tego, jak wiesz, masz mało czasu, ile jeszcze rzeczy trzeba zrobić w życiu i w ogóle, a z drugiej strony patrzysz na to, że na tą perspektywę takiego istnienia w ogóle czasu, wszechświata i swojego życia w ogóle w tej czasoprzestrzeni. I tak, że to jest, wiesz, to jest tak krótko, nie? Że to jest jakiś błysk, nie? 35 osób, nie? Od tam faraonów, którzy budowali piramidy. I teraz pojawia się pytanie, no to jaką wartość ma to nasze życie w tym wszystkim, nie? Te wszystkie rzeczy, które my tu rozkminiamy, w ogóle zmienić pracę, czy nie zmienić, w ogóle czy ten związek, czy nie ten. Wiesz, i z jednej strony to jest przerażające, a z drugiej strony to jest tak cholernie wyzwalające, że my się przejmujemy, rozkminiamy tam jakieś takie rzeczy, czy właśnie pójść na tą siłownię, czy nie pójść, tutaj zadzwonić do kogoś, czy nie zadzwonić. Kurczę, to w perspektywie, wiesz, w perspektywie tam najbliższych już tam palicho naszych 10 lat życia, nie? Mhm. Ale tam kolejnego wieku, nie? To takie stoickie trochę podejście, żeby stoickie, spojrzeć tak, na to z perspektywy. Stoickie, ale ty, no tak, to możemy to jakoś tutaj sobie szufladkować w kategorię, nie? Ale daje jakąś perspektywę, nie? Że my wiele rzeczy tak właśnie próbujemy rozkminiać i próbujemy jakoś ubierać w jakieś takie wielkie, motywacyjne, w jakieś cytaty, czy tam konkretne narzędzia. Kurczę, to nie ma znaczenia, co my zrobimy, więc teoretycznie równie dobrze możemy to zrobić, nie? W sensie za 15, 20, 50 lat nikt nie będzie pamiętał, czy my pracowaliśmy w tej firmie, czy nie w tej firmie, nie? Więc... Wiesz, to skojarzyło mi się, jak widziałem jakiś urywek wywiadu z facetem walczącym w UFC i on mówi, że przed walką to, co jakby pozwala mu deeskalować ten stres, to to, że on sobie patrzy na jakąś na przykład babcię, która przychodzi i mówi... Ona nie wie, kim ja jestem. Ona nie wie, że ja będę walczył. Ja się skupiam na jej perspektywie, żeby nie przejmować się, nie dawać tak wielkiej rangi temu wydarzeniu, co pozwala mu lepiej podchodzić do walki. Więc myślę, że to trochę zbieżne z tym, o czym ty opowiadasz, czyli spojrzeć na siebie trochę z takim większym dystansem, bo z jednej strony no, my jesteśmy swoim centrum wszechświata, ale z drugiej strony, żeby nie podchodzić tak bardzo poważnie do tego... kim jesteśmy i co robimy, bo rozumiem, że celem tego jest po prostu tak obniżenie tego poziomu stresu i lęku, że no może tak być, może nie. Tak. Myślę, że z jednej strony to często w jakiś taki nieporadny sposób dzieje się w momencie, kiedy starsze osoby dają nam radę, nie? Bo wyobraź, no my mamy tam koło 30 i wyobraź sobie, że przychodzi do ciebie 19-letnia osoba i mówi, nie no, zmarnowałem sobie życie. No. To nagle jest taka ochota, żeby powiedzieć, ty życie, ty w ogóle, ty jeszcze nic nie zmarnowałeś, nie? Że to jeszcze nie jest ten etap. A z drugiej strony właśnie mam wrażenie, że to często te starsze osoby chcą nam przekazać, że jakby spójrz też na taką perspektywę tego, nawet nie podchodzi do tego tak bardzo poważnie, że jeszcze jest dużo rzeczy, na które jest czas, żeby tak zmienić. Tak. No i myślę, że kurczę, warto, tutaj jest taki temat, który gdzieś tam się w tym wszystkim spina, warto mieć taki, albo się wyrobić sobie taki trochę życiowy optymizm, nie? Idącą za tym wiarę w siebie, nie? Bo to gdzieś tam się to wszystko spina, no jeżeli mamy takie poczucie, że ogarniemy. Sławek Prusakowski był ostatnio w podcaście i mówił, że to z tym optymizmem, to tak, że mamy naprawdę mało wpływu na to. No tak, ale wiesz, ale są takie rzeczy, które jesteśmy w stanie sobie praktykować w kontekście może nie tyle pozytywnego myślenia jako takiego, że tam, ale tak jak trochę mówiłeś, tych zasobów, które mamy, tych doświadczeń, które przeżyliśmy jakieś tam rzeczy, kurde, przeżyliśmy pandemię, przeżyliśmy jakieś tam, wiesz, wydarzenia różne jakieś życiowe, zresztą no, nasze pokolenie to już kilka końców świata przeżyło, więc w sumie czemu nie. Nie się tak śmieję tych wszystkich tam azteckich i tak dalej. Natomiast jest wiele rzeczy, które jak się nad tym skupimy i zastanowimy, to no
no to daliśmy radę, nie? Ogarnęliśmy po prostu. Jakby nie było, ze wszystkim daliśmy radę. No tak, skoro jesteśmy w tym miejscu, gdzie jesteśmy, nie? I ja absolutnie z tym optymizmem takim życiowym, to nie chodzi mi o to, że tu właśnie być takim, wieś, polianną, że tutaj wszystko jest super i w ogóle świetnie i tutaj ptaszki ćwierkają i w ogóle wszyscy będą mi rzucali płatki róż pod nogi. Natomiast zdawać sobie sprawę, że wiesz, że życie jest trudne i pojawiają się różne trudne sytuacje, natomiast uwierzyć w to, że mamy zasoby, albo zadbać o to w pierwszej kolejności, o te zasoby, żebyśmy właśnie te fizyczne, emocjonalne, jeżeli widzimy tutaj jakieś pod tym kątem braki, żeby się troszkę tutaj zbudować, żeby potem przez te różne sytuacje potrafić przechodzić. A jeżeli już przechodziliśmy przez takie sytuacje, bo już parę rzeczy, parę serc mamy złamanych, albo tam, wiesz, CV nam się wzbogaciło czasami nie z naszej woli o jakieś dodatkowe pozycje, No to kurczę, poradziliśmy sobie z tym, nie? No to co może, w sensie nie tyle, co może pójść jeszcze gorzej, ale w takim kontekście, że no dobra, to jakoś to przeżyłem, no to dam radę, nie? Ogarnę, nie? Więc jak ja w takim razie mogę teraz to świadomie wykorzystać, w sensie w takim czarnym scenariuszu znowu, nie? Że przeżyję. A z drugiej strony, to jak ja mogę to świadomie wykorzystać, żeby realizować te moje wizje, które mam z tyłu głowy, nie? I te pomysły na siebie, nie? Nazwać tą właśnie swoją tożsamość, nazwać te swoje zasoby, nazwać te swoje super umiejętności, talenty, wiesz, no ilość narzędzi, które jest teraz po prostu dostępnych, darmowych, niedarmowych, od galupów poprzez tam wszystkie inne badania osobowości, które ci powiedzą, no w sensie, ja wiem, że tam są osoby, które na to patrzą tam z przymrużeniem oka, ale zawsze jesteś z tego w stanie wyciągnąć jakąś taką wartość, nie? Jeżeli możesz, wiesz, pytać ludzi w twoim otoczeniu właśnie, co cię wyróżnia, nie? Co jest tą twoją mocną stroną, co oni w tobie widzą jako taką wartość, więc to jest zresztą też w Galupie się posługuje takim stwierdzeniem, trzema krokami w ogóle pracy na takich swoich talentach, name it, claim it, aim it, czyli nazwij po prostu w pierwszej kolejności te talenty, claim it, czyli po prostu oswój, nie? Po prostu zastanów się, w jaki sposób je wykorzystujesz, w jaki one sposób są obecne na co dzień w twoim życiu, gdzie, w których sytuacjach ty je wykorzystujesz, no i na sam koniec je wyceluj tak naprawdę w to, wiesz, w miejsce, w którym chciałbyś być, jak na przykład twoje mocne strony do tej pory ci pomagały i co możesz zrobić, żeby je świadomie na przykład teraz wykorzystywać w budowaniu relacji, w jakimś takim, wiesz, nie wiem, w uczeniu się, czy właśnie, wiesz, w rozwoju osobistym jakkolwiek. No, ja absolutnie bym nie bagatelizował tego, z tego względu, że nawet przygotowując się do tego odcinka, natknąłem się na badania, które pokazują jasno, że wykonując czynności, w których my czujemy się dobrzy, to znaczy nie w takim sensie, że kompetentni, że mamy po prostu kompetencje, bo ogarniam Excela, chociaż pewnie w jakim stopniu też, tylko że wykorzystujemy też coś, co jest naszą silną stroną, to jest samo w sobie dla nas motywujące, żeby podejmować te działania częściej. Tak. Co jest absolutnie normalne, no bo jeżeli czujemy, że jesteśmy dobrzy w kosza, no to częściej gramy w kosza. Tak. I automatycznie to podbudowuje naszą tożsamość jako koszykarza, no bo skoro, wiesz, to jesteśmy w tym dobrze, gramy często, no to jestem koszykarzem, nie? I to się tak trochę nakręca, nie? Robi nam się z tego taka pętelka działania. Chciałem cię też zapytać o twoje zdanie na temat... Ja często jestem skłonny mówić, że nie ma złej motywacji, jeżeli ona nie krzywdzi kogoś innego. To znaczy, pamiętam kiedyś taką sytuację, kiedy... jeden z klientów opowiadał o tym, że to, co było dla niego takim wielkim kopem, to było rozstanie, kiedy on został zostawiony i trochę w celu pokazania byłej, jakby mocno zainwestował w swój rozwój w wielu aspektach, w wielu obszarach. I trochę z takimi wyrzutami sumienia, trochę tak niepewnie o tym właśnie opowiedział i ja powiedziałem, że nie widzę w tym absolutnie nic złego, jeżeli to jego wzbogaca, a naturalnie nie wpływa negatywnie na tak naprawdę na kogokolwiek innego. Wiadomo, że warto przepracować to, żeby to nie przekształciło się w jakąś taką chorobliwy napęd jako jedyny, ale na to chcę też zwrócić uwagę, że czasami te złe doświadczenia, smutek, gniew i te negatywne emocje, które no jakby są ciężkie dla nas, można przekuć też w takie paliwo, które gdzieś pozwoli nam wystartować. Oczywiście nie mówię o tym z tego względu, żeby prowokować potem potencjalnie takie sytuacje,
tylko żeby w sytuacjach, kiedy dzieje się naprawdę coś złego, móc wykorzystać to po to, żeby, no żeby jakby zadbać o siebie, czy zawalczyć o siebie. I często można się spotkać z tym, że ktoś coś zrobił, bo chciał komuś pokazać, że się jednak da. I mogą być pozytywne aspekty, czy efekty tego działań, które zaczynały się, no można by powiedzieć, z negatywną motywacją, to znaczy taką trochę brudną. I z jednej strony taka, nie chcę mówić, że psychologia, ale może taka narracja, którą ja dostrzegam, jest związana właśnie z takim podążaj ze swoimi emocjami, rób właśnie w zgodzie z tobą. A z drugiej strony myślę, że często właśnie te trudne sytuacje też kształtują nas. To jakby, oczywiście. Nie wiem, przecież co, Wokulski to chyba jest takim typowym przykładem, który negatywnej motywacji, która próbował coś udowodnić. Wielki Gatsby tak samo. To znaczy, że jest dużo takich literackich, ale myślę, że one też są, bazują na prawdziwych postaciach, które pokazują, że to jest dosyć powszechny model i on towarzyszył nam na przestrzeni po prostu lat. No jeżeli, wiesz, to nie działa na zasadzie, że na złość babci odmrożę sobie, nie? Żeby tam pokażę ci i tutaj się, wiesz, postaw się, a zastaw się i te wszystkie takie systemy działania, nie? Że właśnie, wiesz, komuś coś udowodnię, ale teraz właśnie sam na tym w jakiś sposób ucierpię, bo teraz będę, wiesz, inwestował w Lambo, żeby tam przejechać komuś koło nosa. Mimo, że tak naprawdę ani mi to auto tam jara, ani, wiesz, no, ale no to tak, jeżeli rzeczywiście, wiesz, mi się uczymy, wiesz, przez porażki w życiu, nie? Też o tym mówiliśmy, że wyciągamy po prostu wnioski z jakichś takich błędów. No nie, że powinniśmy wyciągać. Powinniśmy, tak. No tak. Dobre zwrócenie. Ja zakładam, że rzeczywiście tak widzę, w sensie dobro zakładam u ludzi. Natomiast... słuchacze podcastu raczej wyciągają. Wyciągają te wnioski. Mówię tak. Też z takim ciekawym przekonaniem, bo jak pracuję z klientami, to robię im badania osobowości. Jeżeli to są osoby, które przychodzą jakby z podcastu, to najczęściej są dosyć wysoko w kontekście otwartości na nowe doświadczenia. Jordan Peterson tak jakby często nazywa to intelektem. I to też wiąże się właśnie z takim często wyciąganiem wniosków. Więc może mogę śmiało tak założyć, że empirycznie trochę to zweryfikowałem. Znasz grupę docelową, więc już to jest tak, więc można takie wnioski wysnuwać. No więc wracając, jeżeli rzeczywiście nikt na tym nie cierpi, my się po prostu nauczyliśmy czegoś na jakimś tam doświadczeniu, no bo nie wiesz, w sensie nie wiemy, tak, jaki był powód rozstania się tego chłopaka z tą dziewczyną, czy ona tam, wiesz, rzeczywiście poszła do jakiegoś lepiej wykształconego z lepszą pracą, czy po prostu, wiesz, tam chociaż też czasami, wiesz, są takie sytuacje, że ludzie tam na różnych się rozjeżdżają w związkach na tym właśnie tymi swoimi wizjami życia, tymi celami, nie? Ktoś mierzy wyżej, ktoś na przykład lubi tak jak, wiesz, tak jak, w sensie, no niespecjalnie zmienia to swoje życie, nie? I robi się jakaś taka dysproporcja w związkach na przykład, nie? I to i potem po takiej sytuacji, no pytanie, no ta osoba na przykład zostawiona, może się poczuć, no okej, że to może rzeczywiście jednak coś warto zmienić. Też nie wiemy, jaka tam była motywacja z tego wszystkiego. Natomiast każda lekcja i każdy krok, każda motywacja, która rzeczywiście nas pcha do zmienienia swojego życia na lepsze, zakładając, że rzeczywiście zastanowimy się rzeczywiście, co my chcemy albo jak chcemy, żeby to życie teraz wyglądało, nie, że właśnie zastawiamy się i tutaj kreujemy coś totalnie na pokaz, bo żeby teraz komuś coś udowodnić, no bo zakładam, że ta osoba, powiedzmy ta partnerka, no ona też nic z tego nie będzie miała, ale chodzi o to, żebyśmy my nie kopali pod sobą większych dołków w tej sytuacji, nie? Jeżeli z nami to jest okej i czujemy, że to jest taki moment, żeby dobra motywacja po prostu do takiej zmiany, to czemu nie? Dobra, Bartek, jak miałbyś powiedzieć do ciebie, jakim jest jedno narzędzie, które by tobie w kontekście motywacji i zabierania się do działania najbardziej pomogło, to co byś wskazał? Z mojego doświadczenia? Co mi najbardziej pomogło? Mi, wiesz co, ja jestem wizjonerem. Mnie motywuje wizja po prostu życia, którą mam przed sobą. Ja ciągle żyję trochę w przyszłości. W sensie ilość szalonych pomysłów, które gdzieś tam mi się kręci w głowie, to jest nieskończona. Więc ja, wiesz, nazwanie trochę tej umiejętności, nie? Nazwanie tego talentu trochę u siebie, nie? I z jednej strony
nałożenie takiego kagańca, żeby, wiesz, żeby nie żyć wyłącznie w przyszłości i nie skupiać się tylko na tym wszystkim, co tam może być, jak to życie może wyglądać zarąbiście, tylko rzeczywiście też żyć dniem dzisiejszym, no bo to też o to chodzi. Ale ja myślę, że dzięki temu i trochę robiąc to ten proces, o którym ty wspomniałeś, nie, że widzę jakąś tam wizję siebie za x tam lat i co musi się zadziać wcześniej, dzielę kroki. Sobie te kroki wstecz do dnia dzisiejszego, żeby ewentualnie, czyli od czego mogę, czyli co muszę zrobić jutro, nie? Żeby za te x lat gdzieś tam być. To na przykład działa w moim przypadku. I jeszcze jedna rzecz, która u mnie występuje, a z którą też się mierzę i uczę się, w sensie na przestrzeni jakiegoś tam ostatniego czasu też z tego korzystać, to jest może społeczności, ale też mówiłeś trochę o tym wsparciu innych ludzi, nie? Bo nie jesteśmy samotnymi wyspami, nie? I dobrze jest jednak mieć kogoś, kto cię czasem wysłucha i poklepie po ramieniu. Nieocenione to jest moim zdaniem. Tak. I nawet jeżeli to ty masz zrobić tą całą brudną robotę i ty po prostu musisz wstać z rana o tej piątej i tam ruszyć i zabrać się do roboty, to jednak ktoś, kto rzeczywiście cię w tym wspiera, czy to właśnie jest rzeczywiście jacyś przyjaciele. W ogóle nie wyobrażam sobie na przykład związków, nie, w których ktoś ma jakieś tam wizje, cele, plany, a tutaj druga osoba kogoś tam podkopuje, nie, albo tam nawet nie tyle, że podkopuje, no ale też po prostu ignoruje, no rób sobie co tam chcesz. Nie? Rozbieżne są te cele. Tak. Więc takie, wiesz, takie wsparcie, już nawet wracając do tego pozytywnego miesiąca, to był dla mnie straszne, to było wyzwanie, bo ja ten, co nie powiedzieliśmy, to ten pozytywny miesiąc, on był, polegał na tym, że trwał miesiąc, on trwał przez cały luty 23 roku i codziennie przez cały miesiąc tam się pojawiał nowy odcinek podcastu, więc ja po prostu bałem się jak cholera iść do żony i powiedzieć, że wymyśliłem taki pomysł, że teraz ja będę montował 28 odcinków i będę je publikował codziennie. Wiadomo, że to nie jest tak, że z dnia na dzień wszystko działa, ale były momenty. I to jednak ja po tym całym lutym byłem wykończony, ale bym się za to nie zabrał i bym w ogóle nie ruszył, gdybym nie miał wsparcia w ogóle w mojej rodzinie, nie? W mojej żonie szczególnie, nie? Bo to kurczę, no nie da się, no. No jak nie masz takiego poczucia, że ktoś ci kibicuje, że ktoś cię wspiera, że masz z kimś, wiesz, pogadać, przegadać jakieś tam wyzwania, że na koniec dnia po prostu już padasz i mówisz, otwórzmy paczkę pudełko lodów i po prostu włączmy Friendsów na Netflixie czy tam gdziekolwiek i wiesz, żeby mieć jakieś takie wzajemne zrozumienie trochę w tym wszystkim, nie, że jest ktoś, kto cię doładuje, nie, więc to mogą być bliscy przyjaciele, no ale wiesz, są i społeczności teraz, i wiesz, internetowe, gdzie można naprawdę znaleźć ludzi, którzy, jeżeli nie masz takich ludzi dookoła siebie, nie, to można znaleźć osoby, czy to też jest właśnie w kwestii budowania już nawyków bardziej, ale jeżeli i to też pewnie potwierdzone tam w atomowych nawykach też jest o tym wspomniane, że wiesz, jednym z podstawowych kroków do zmiany to jest właśnie otaczanie się ludźmi, czy w ogóle wpływ na środowisko w ogóle, wiesz, jeżeli w jednym środowisku masz jakiś nawyk zły, no to wystarczy zmienić czasami środowisko, żeby po prostu ten nawyk wyrugować, nie? I działa w drugą stronę, nie? Jeżeli w jakimś środowisku coś nie działa, masz jakąś problem, żeby ruszyć do działania, no to czasami wystarczy właśnie, wiesz, nowe miejsce, czy wiesz, masz problem, żeby się skupić z pracą w jakimś tam pokoju, to idziesz pracować, nie wiem, idziesz do kawiarni, zmieniasz otoczenie mentalnie chociaż i żeby zupełnie uruchomić jakieś tam nowe połączenia w głowie. No i ja tak myślę, że to jest szalenie ważny aspekt, bo są ludzie, którzy rzeczywiście działają bez wsparcia i są takimi samotnymi wyspami, ale zdecydowana większość ludzi taka nie jest i jeszcze myślę, że można uzyskać tutaj odwrotny efekt, że patrząc na tych ludzi myślisz sobie, kurczę, oni dają radę, próbujesz samodzielnie i okazuje się, że rozbijasz się o mur po prostu takiego braku wsparcia czy nawet kogoś, kto ci powie, dobry pomysł, dawaj, nie? Jakby kibicuję, trzymam kciuki, albo jak czegoś będziesz potrzebował, to dawaj znać. A z drugiej strony wielokrotnie, kiedy pytam gdzieś w trakcie warsztatów ludzi tak zaczepnie, kiedy byli najbardziej zmotywowani, co ich najbardziej motywowało, to wielokrotnie pojawia się, co ciekawe, bardzo często w kontekście osób, które zarządzają, że w ogóle do tej roli zachęcił ich ktoś.
ich menedżer, ich tak. tam jakiś mentor, czy ktoś w pracy, kto powiedział, słuchaj, masz predyspozycję, dawaj. Mhm. Ja nie mam. Mhm. No dawaj, nie? I że to były takie osoby, które widziały więcej w nas, niż my sami. Tak, tak. I warto jest to, żeby gdzieś trzymać się tych osób. I świadomie, albo świadomie właśnie też budować taką mhm. sieć. Jeśli mamy takie nieszczęście, że takich osób na przykład nie mamy w swoim otoczeniu, mhm. no to naprawdę ilość tych wirtualnych coworkingów, czy naprawdę społeczności, które gdzieś tam są dostępne i dzięki którym naprawdę można sobie zbudować na jakieś fajne sieci kontaktów, czy zgadywać się z ludźmi, którzy mają podobne cele i jakieś motywacje, żeby się właśnie napędzać do działania, wiesz, czy mastermindy, czy partnerzy produktywności. Multum jest tego, naprawdę wystarczy, mhm. wiesz, ja mogę kilka grup takich też gdzieś sam obserwuję i sam też biorę w tym udział i to też daje energię i to już nie w kontekście takiej właśnie złej w sensie napędzania się taką zawiścią i porównywaniem do innych. Pójdę na konferencję pokazać tak. sobie, jak jestem beznadziejny. Żeby, tak, tak. Że... Bardziej rzeczywiście to już jest otaczać się ludźmi, którzy to już jest myślę, że założenie po prostu danej grupy ludzi, że my się mhm. wspieramy na przykład, nie? Że nie ma, wiesz, głupich pytań, że po prostu wszyscy byliśmy tak. w jakimś miejscu, że to kultura po prostu danego otoczenia czy danej społeczności, nie? Tak jak, wiesz, w dobrych relacjach właśnie przyjacielskich czy w związkach, że po prostu możesz na kimś polegać i że jak mhm. pójdziesz i powiesz właśnie, że potrzebuję pomocy. W ogóle, o, świetnie, bo widziałem teraz w weekend, jest taka teraz już bajka tam 30-minutowa zrobiona z tego, ale jest taka książeczka, która się nazywa, to jest taki chyba trochę współczesny, mam wrażenie, mały książę. Książeczka się nazywa Chłopiec, Kret, Lis i Koń. Mhm. I teraz w ogóle na Apple TV wleciał 30-minutowy taka wersja animowana tej bajeczki i jest tam taki cytat, który ze mną właśnie został, nie? Najmocniej właśnie, że ten chłopiec pyta się, bo tam chłopiec szuka drogi do domu i w tej drodze metaforycznie go tam wspierają te trzy zwierzątka i się pyta ten chłopiec właśnie, jaka jest najodważniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek powiedziałeś i ten chyba koń tam mówi, że pomóż mi, nie? Więc No to jest coś takiego, nie? Że po prostu jesteś w stanie pójść, poprosić, powiedzieć, nie? Jeżeli to jedna rzecz to jest w tobie, musisz mieć tą siłę, na to siłę, bo wiele osób to postrzega jako słabość, no a z drugiej strony właśnie mieć wokół siebie ludzi, którzy na to odpowiedzą, nie? Mhm. Super, fajne pytanie. Ja ze swojej strony jeszcze dodałbym tutaj zarządzanie dopaminą. To mhm. znaczy, żeby być bardzo ostrożnym na kwestie związane właśnie z serialami, z Instagramami, social mediami, mhm. które są tak projektowane, żebyśmy my nie byli w stanie mhm. z nich wyjść. I mało osób zdaje sobie z tego sprawę, że z tym się nie da wygrać. Tak? Shortsy są mhm. tak wciągające, tak... mogę też podać Ci taką ciekawą przesłankę, że zacząłem tworzyć shortsy we współpracy z Filipem. No i na początku było bardzo dużo minek, tak jakby mhm. bardzo dużo się tam działo. I to ludzie zwracali uwagę, że jakby trudno im się skupić na treści tego shortsa. Mm-hmm. Co ciekawe, zrezygnowaliśmy z tego, jest po prostu, wiesz, sam tekst. I co ciekawe, na TikToku, tam gdzie jest sam tekst, jest o wiele mniej wyświetleń. Mm-hmm. Czyli naturalnie ludzie byli po prostu bodźcowani, tak. a nie skupiali się na samym mm-hmm. na samej treści tego. I ja też zauważyłem, że często oglądam jakiegoś shortsa, mm-hmm. który po prostu bodźcuje mnie na tyle, że ja nawet nie skupiam tak. się na tym, nad czym on jest, ale mam wrażenie, że jejku, ale się dużo nauczyłem. Mm-hmm. Więc trzeba być bardzo ostrożnym i wręcz chyba tak być dla siebie takim rodzicem, który mówi no, tylko pół godziny i ani minuty tak, dłużej. Tak. Z tego względu, żeby też nie pompować się tą pustą dopaminą. Był jeden taki ciekawy eksperyment, w którym zostawiano ludzi w pokoju samych sobie i mieli jedyną rzecz, która tam była w tym pokoju, to była maszyna do rażenia siebie prądem. I co robili ludzie, jak się bardzo nudzili? Razili się prądem. I mówię o tym w kontekście tego, że jeżeli my odetniemy się od tej pustej dopaminy social mediowo, serialowej, takiej, która Boże, co ja mam robić? Nam nic nie da, spowoduje, że my możemy się brać za najprawdopodobniej za czynności, które nawet nie wydają nam się atrakcyjne w tamtym momencie. Mhm.
To znaczy, często się właśnie słyszy takie historie, że jak byłam na studiach, to zamykałem się tam w pokoju, w akademiku, w którym nic nie było, wtedy nie było internetu, więc po prostu się uczyłam, że brak innych ciekawszych możliwości też może być dla nas motywujące na takiej zasadzie, że to my trochę sami zmusimy się do tej pracy. I często w gabinecie spotykam się z takimi zarzutami, że no ja prokrastynuję, nie mogę się zebrać do pracy, czekam na ostatni moment, aż mnie dociśnie ten deadline, a potem nie jestem zadowolona z tego, co zrobiłem. I najczęściej wynika to z tego, że my mamy zbyt dużo atrakcyjniejszych bodźców, niżeli ta praca, która nie zawsze jest dla nas porywająca. I też mówię o tym, że no dobra, to przede wszystkim włączamy wszystkie programy uniemożliwiające korzystanie z tego, na przykład w konkretnych godzinach i tyle. Uważamy, jakby traktujemy siebie, że my jesteśmy słabsi psychicznie niż banda inżynierów w Dolinie Krzemowej, która pracuje na to, żebyś ty kliknął i jeszcze jednego, i jeszcze jednego, i jeszcze jednego. Zwłaszcza, że też osoby, które no, podejmują się tego detoksu dopaminowego, czyli decydują się na to, żeby świadomie nie korzystać z tych narzędzi, mówią, że to jest bardzo uwalniające, że no jednak ma to negatywny wpływ na to, jak my funkcjonujemy. To prawda. To nawet, wiesz, nie dyskutuję, też miałem u siebie w podcaście rzeczywiście rozmowy na temat tego, jak sobie taki właśnie tutaj cyfrowy dobrostan, o taki cyfrowy dobrostan zadbać, więc jest multum narzędzi, z których warto i można korzystać i bo to jest, tak jak mówisz, podstawowe teraz narzędzie, które sprawia, że po prostu prokrastynujemy albo zderzymy się z jakimś wyzwaniem, czy tam mam coś pomyśleć, mam coś stworzyć, to zobaczę, co tam jest. Zwłaszcza, że charakterystyczna rzecz jest, którą widzę, jest taka, że jak tylko pojawia się pierwsza przeszkoda, czyli na przykład nie wiem, co zrobić, to sięgam po telefon, żeby na chwilę pozwolić sobie o tym, żeby o czymś nie myśleć. Znaczy podcasty są okej, podcastów można słuchać i oglądać, także rozgrzeszamy. Bartek, słuchaj, no myślę, że mamy całkiem sporo narzędzi, także jak zwykle dziękuję, no bo rozmowa z tobą to jest przyjemność. Ostatnie słowo do słuchaczy? Myślę, że to, co chyba powiedzieliśmy, chciałbym, żeby wybrzmiało, że my wszyscy wiemy, co my byśmy chcieli. W sensie podskórnie trochę mamy takie przekonanie, czego nam brakuje. Jeżeli jeszcze tego nie mamy tak nazwanego, to warto sobie dać trochę jakiś czasu czy takiej przestrzeni, zastanowić się, w jakich momentach się gdzieś tam relaksujemy, odprężamy, czy to jest jakaś tam gorąca kąpiel, sauna, czy tam wyjście na pobiegać sobie, żeby dać sobie taką przestrzeń, żeby te myśli nam w głowie pływały i dać głos temu wewnętrznemu sobie, nie? I posłuchać tego, czego my tak naprawdę chcemy, albo jakiej zmiany na przykład w danym momencie potrzebujemy w życiu, nie? I no tak jak mówisz, wiele tutaj tematów poruszyliśmy, wiele narzędzi. Na pewno trzeba to trochę przesiać przez siebie, zastanowić się, co ze mną gra, co ze mną nie gra, no bo to jest podstawowe, ale myślę, że trzeba uwierzyć w siebie, nie? Mamy, kurczę, przeżyliśmy wiele rzeczy i potrafimy i umiemy i mamy więcej niż tak naprawdę często jesteśmy w stanie docenić, więc z takim pozytywnym akcentem bardziej tych zasobów, które nas wzbogacają, żeby się zastanowić, jak je po prostu wykorzystać, bo skoro do tej pory daliśmy radę, to kolejne wyzwanie nam jest straszne. A ja wrócę do tego, co mówiłem, że to jest drugi moment na to, żeby zrobić pauzę i zrobić tą pierwszą rzecz, jeżeli w tamtym przypadku nie zrobiliście. No i wierzę w was, nie? Ogarniecie. Że jeżeli podejmujecie już takie działanie, żeby szukać rozwiązań, jesteście w stanie wysłuchać 2 godziny takiego podcastu, to jest 2 godziny, naprawdę? Tak, to jesteście na o wiele lepszej drodze niż większość osób, która jakby pasywnie będzie tkwiła w miejscu, w którym jesteście. No i trzymam kciuki po prostu za was. Ja również. Dzięki. Dzięki wielkie. Słuchasz podcastu Charyzmatyczny. Zasubskrybuj, daj kciuk w górę lub skomentuj.